Wydaje mi się, że naprawdę nie mieliśmy nic złego na myśli, a przepisano nam, przypisano nam mhm. rasizm, tak. y, seksizm, y, no w ogóle wszystkie najgorsze cechy. Ludzie sobie tego chyba nie wyobrażają, bo to nie jest takie zwykłe zwolnienie jak kogoś, nie wiem, z funkcji szefa w korporacji. Mm -hmm. Tylko jednak ludzie przypisują nam pewną rolę i jakąś rodzaj jakiejś takiej magicznej władzy, która nagle się, przy dotknięciem magicznej różdżki, traci. Znika. Myślałam o tym nawet, czy się właśnie nie zgłosić gdzieś, bo, tak. bo się tak trochę pogubiłam, myślałam sobie. No dobra, no i co dalej? Znaczy, z jednej strony czułam, czułam taki smutek i przygnębienie, taka się czułam niepotrzebna, a z drugiej strony miałam jeszcze dużo do zaoferowania, czuję, że nadal mam i mam taką potrzebę, więc gdzieś tak walczyły we mnie te dwa żywioły. Czy Mąż załatwił Pani pracę w TV? Jest pytanie o Kingę Rusin i jej polityczne deklaracje, takie jednoznaczne. Czy wy się kolegujecie, przyjaźnicie, macie ze sobą kontakt i czy popierasz jej punkty widzenia? Ja y, bardzo lubię Kingę, y, można, można nawet powiedzieć, że się przyjaźnimy, ale nie, nie, nie we wszystkim się z Kingą zgadzam. Kinga jest bardzo radykalna, ma swoje poglądy, które, y, z którymi często się nie zgadzam. Andrzej Sołtysik, zapraszam. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, chłopcy i dziewczęta, rozpoczynamy nasz pierwszy, historyczny, być może nawet epokowy program dla świata gwiazd. Żeby inauguracja była no, spektakularna, interesująca, a także merytorycznie uzasadniona. Pojawi się u nas ktoś bardzo ważny. Bardzo ważny w moim życiu, bardzo ważny w życiu mediów, i osoba bardzo, bardzo znana. Nie tylko dlatego, że jest córką swoich rodziców, albo żoną swojego męża, albo matką swoich dzieci, ale także dlatego, że przez długich 7 lat od 8 do 11 była moją partnerką, a potem wracała do męża. Anna Kalczyńska. <todgłosy> 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 Matko Andrzej, co za wspaniałe wprowadzenie. Bardzo Ci dziękuję. No ale tak było, Dzień Ania. dobry, witamy Dzień bardzo dobry. serdecznie wspólnie z Andrzejem Sołtysikiem. Rzeczywiście, bardzo fajne wprowadzenie, dlatego Andrzej, bo ja rzeczywiście czuję się bardzo rodzinnie powiązana, także wszystkie te tak. aspekty są w moim życiu niezwykle istotne. O tym ostatnim aspekcie nie wspominając, bo przecież <grym dlatego <grym tu jesteśmy. <grym> no, no więc właśnie, e, przyznam szczerze, że wykorzystałem swoje, e, swoje znajomości z Tobą, a także Twoją serdeczność w stosunku do mojej osoby i namówiłem Cię do tego spotkania, prawda? Tak. E, no ale w, w telewizji wizji TVN 24 pracowałaś ze 12 lat, a w Dzień Dobry TVN 9 lat. To razem się robi 21 długich lat. Y Pamiętasz siebie z 2002, jak pukasz do drzwi redakcji TVN24? No, oczywiście. Każdy pamięta te swoje początki. One były dla mnie niezwykle ważne i no, brzemienne w skutkach. no Bo tak. potem 20 lat spędziłam w tych murach, w, w, z tą jedną instytucją. W ogóle tak sobie myślę, że jak się człowiek rozstaje z jakimś miejscem po tylu latach, czy po ponad 20 latach, to naprawdę jest trochę jak wystrzelenie w kosmos. i Bardzo trudno się w tym wszystkim odnaleźć, mhm. więc. Każdemu, kto, kto odchodzi po jakimś czasie z takiego miejsca, w którym rzeczywiście e, spędził wiele lat, e, no życzę wszystkiego najlepszego i naprawdę łączę się ze wszystkimi tak. emocjami, które temu towarzyszą. Tak. Natomiast tamten początek, oczywiście mhm. świetnie pamiętam, e, stukałam do drzwi Tomasza Lisa. Tego, Aha, nie wiesz. do niego ci skierowano, tak? Tak, to był taki pierwszy kontakt. Nikogo nie znałam tu w Warszawie powiązanego z tą nową telewizją, która się tworzyła. Wiedziałam tylko, że Tomasz Lis Współtworzy redakcję newsową, mhm. jest w tvn i będzie odpowiedzialny też za budowanie nowego kanału informacyjnego. To nie do końca była prawda, ale to były drzwi redaktora naczelnego Faktów w tamtym okay. A ty byłaś 26-letnią absolwentką tak? studiów studiów podyplomowych, studiów w Polsce, studiów za granicą, a nawet w Ameryce, tak. więc byłaś wyposażona, tak? W, tak, byłam w... wyposażona i, i tak, tak jak mówisz w dyplomy, ale też przyszłam wyposażona w kasety. Tak. Byłam przygotowana, tak. wiesz, weszłam do tego małego pokoiku z beta taśmami, tak. które dokumentowały moją pracę w Komisji Europejskiej. Uh -huh. Nomen omen, stałam wtedy jak gdyby po drugiej stronie dziennikarzy, czyli byłam na zapleczu wszystkich rzeczników prasowych, którzy codziennie spotykali się z dziennikarzami w takiej wielkiej sali w Komisji Europejskiej mhm. na konferencjach prasowych. Czyli Bruksela? ja obsługiwałam z drugiej strony. Tak. Bruksela, Strasburg, Strasburg tak, i Bruksela. Tak. Tylko, tylko Bruksela Aha. to była to był departament Prasy i Komunikacji Pracy. i myśmy tak naprawdę no dzisiaj wykonywaliśmy trochę pracę, można powiedzieć, rzeczników poszczególnych ministerstw. Aha czyli staliśmy tam od tyłu. Oczywiście to był staż, tak. no ale już dobre doświadczenie, bardzo dobra szkoła, tym bardziej, że Polska jeszcze nie była w Unii, więc ja już dużo y, uczyłam się na bieżąco, mm -hmm. jeżeli chodzi o funkcjonowanie samej, Unii, samej Komisji Europejskiej, I też znałaś już odpowiednie języki, i angielski fluent, i francuski fluent, i jeszcze jakiś? Nie, to, nie. to, to, to wszystko. No, ale tymi dwoma językami już wtedy posługiwałaś wtedy się Nie, na... to posługiwałam się płynnie, no mm -hmm. bo wiesz, i przyszłam absolutnie na pełnej petardzie, no bo wydawało mi się, że kto jak nie ja, mm -hmm. tu Polska wchodzi do Unii, Trzeba tak, ją tak. przygotować. Y, ja właśnie skończyłam studia, y, byłam po Kolegium Europejskim, pisałam tak. pracę dyplomową o komunikacji, byłam po szkole dziennikarskiej, po tych studiach w Stanach, no i wydawać by się mogło, że takie osoby no to zdobywają świat. I właściwie, no <grym> powinnam tu być. Mogę jeszcze oczywiście jakieś tam szlify zdobywać, ale przecież Jasne. jestem właściwą osobą. Mhm. No i szybko się mhm. oczywiście zderzyłam z tym brukiem. Zresztą y, Tomasz, Tomasz Lis, y, wtedy pamiętam, stanął w tych drzwiach i tak jeszcze ja spłonęłam rumieńcem. On powiedział, że absolutnie do niczego tutaj mnie nie zaprosi i mm -hmm. że nie ma Aha. tu dla mnie miejsca, no Aha. ale że jeżeli bardzo chce, no to, to może mnie polecić Adamowi Pieczyńskiemu, kto wie, może Aha. gdzieś tam A, znajdę miejsca. I znałaś nazwisko Pieczeńskie? Nie, nie. Mm -hmm. absolutnie nie. Natomiast mm -hmm. pamiętam, że on stanął tak w, tej, w tych drzwiach i powiedział: pamiętaj, kto gryzie bruk, ten się w niego może kiedyś wgryzie. I potraktowałam ha. sprawę poważnie. Okay. To były dobre słowa dla mnie, no A. bo akurat trafiły na taki ambitny grunt. No jasne. A Tomasz lis był wtedy człowiekiem w białej koszuli, w krawacie, bo tak się, tak się poruszał po redakcji, prawda? O, tak. ten, biała koszula, krawata, takie mocne tak. słowa. Tak, tak. 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 Nie, ale wiesz, no bardzo dobrze, no. I, no i szczerze mówiąc, dzisiaj z perspektywy czasu, no to nie wiem, co ja sobie wyobrażałam, no bez żadnego doświadczenia dziennikarskiego, tak naprawdę. Uh -huh. Przyjście tak po prostu, być może byłam spóźniona o rok, dwa, prawda? Bo gdybym przyszła mm -hmm, wcześniej, mm -hmm. mogłabym się mm -hmm. uczyć tego wszystkiego, czego uczyli się moi koledzy, i wejść szybciej na antenę, tak, szybciej tak, w te tak. struktury. Ale i tak wydaje mi się, że całkiem dobrze sobie poradziłam. No właśnie, bo Adam Pieczyński dał Ci pracę, dał Ci zajęcie, tak? Adam tak naprawdę. Czy też otworzył jakieś drzwi? Adam nie przyjął, ale na samym początku byłam, nawet już nie pamiętam, jakie miałam stanowisko. Byłam stażystką, potem byłam mhm. dokumentalistką, potem byłam pomocniczką redaktora, uczyłam się mhm. wszystkiego, montażu. Długo trwało, zanim w ogóle wyszłam z tego studia i pojechałam na pierwsze zdjęcia. Mhm. Ym, I rzeczywiście zaczęło się od tych programów unijnych. To była taka furtka dla mnie i Dobrze. to był klucz, ale bardzo dobry klucz, bo naprawdę znałam się na tym no właśnie i My, myślę. mimo że... młodego wieku, tak? I to doświadczenie i zainteresowanie tym tematem powodowało, że właśnie. Nie, no, Andrzej, miałaś, ja miałam miałaś, te studia, wiesz, miałaś bazę. po prostu wiedziałam, jak to funkcjonuje, a oni się tutaj wszystkiego uczyli. Tak jest, tak, A ja tak, byłam tak, tą tak. osobą, która weszła w tą redakcję i dała im know-how, tak ja po prostu jest. wiedziałam, kto za co odpowiada, gdzie Aha. się kończą kompetencje jednej instytucji, zaczynają się drugiej, Aha. jak wygląda proces i tak dalej, i tak dalej, Aha. także hmm, wydaje mi się, że to było, to było dobre, no. czyli, razem sobie pomagaliśmy. Czyli okazuje się, że zaczęłaś w tym TVN24, opowiadałaś o Unii, robiłaś programy o Unii Europejskiej, czyli miałaś jakiś udział w tym wejściu Polski do Unii, hello! Kamal, no absolutnie. Nie tylko Leszek Giller, prawda? Co, no Jarzy, ja pamiętam, że pisałam pracę magisterską w Kolegium Europejskim o wzajemnym wizerunku, czyli o, pol o wizerunku Polski w państwach Unii mm -hmm. i o wizerunku państw członkowskich w Polsce. Aha. czyli. Jakaś taka, wiesz, no bo tutaj była nieufność i tu była nieufność. Mm -hmm. Tutaj nasi rolnicy, nie wiem, czy pamiętasz, obawiali się tego, że jak wejdzie, wejdą do, do Unii, no to właściwie ci francuscy wielcy farmerze ich zjedzą, tak. nie rozumieli instru instrumentów polityki rolnej i tak dalej. Także tak. mój pierwszy live, pamiętam dotyczył y, jakiejś polityki jak już nie pamiętam jeździł chyba jeden z ministrów rolnictwa spotykać się z rolnikami i opowiadać im właśnie o tym jak będzie wyglądała ich rzeczywistość po wejściu do unii i stąd właśnie były te pierwsze live y takie no wydaje mi się że zrobiliśmy całkiem sporo tu Europa y, wcześniej jeszcze Studio aha, Europa robiliśmy codzienne aha. quizy okay. dużo ciekawostek unijnych A poza poza tym że praca i pasja to miałaś też przy tym takie poczucie takiej misji tak. Właśnie, no właśnie, bo to jest ważne w tych mediach, prawda? Jakiekolwiek by one nie były. Bardziej. Jeżeli jesteśmy dziennikarzami i prezentujemy się przed państwem i zachęcamy do słuchania nas, to, to jednak poczucie misji, jakiejś wartości w nas, to jest ważne, żeby to przekładać Absolutnie. na pracę. No dobrze. I spędziłaś fajnych, długich 12 lat w tvn 24, aż tu nagle wchodzisz do infotainment i przechodzisz do śniadaniowego programu. Co to była za decyzja? Skąd ona się wzięła jak to się wydarzyło. No, wydarzyło się to bardzo prozaicznie. Zbiegło się to w czasie z odejściem Jolanty Pieńkowskiej, nie wiem czy pamiętasz. Mhm. To był taki początek nie pamiętam 2000, który to był 14. Rok? 14. Jola Pieńkowska wtedy zdecydowała, że dużo więcej czasu chce spędzać poza Polską i mhm. to jakoś uniemożliwiało jej pracę mhm. tak jak do tej pory. W związku z tym Zrobił się jakiś taki wakat, no i mhm. e, redakcja szukała, konkretnie Edward Miszczak szukał kogoś na nie miejsce. Aha, okej, okay, Więc były pewnie różne propozycje. Ja nie, zna, nie znałam żadnych innych nazwisk konkurentek, ale w pewnym momencie zadzwonił do mnie Edward Miszczak e, z pytaniem: Słuchaj, no. czy ty byś nie była zainteresowana? Mamy tutaj no, taki pomysł na ciebie. Wiesz, jesteś mamą trójki dzieci, dziennikarką fajnie wypadasz jesteś taka rozluźniona na antenie się dużo uśmiechasz mhm. ty byś nam się przydała to byłoby może coś dla ciebie ciekawego nie odpowiadaj mi teraz zastanów się mhm. no i padła ta propozycja i muszę ci powiedzieć że trochę się wahałam bo rzeczywiście wiesz w tamtym czasie ale zresztą chyba nie tylko w tamtym czasie myślę że w ogóle ogólnie Świat newsów był elitarnym Absolutnie. światem dziennikarskim. Tak, tak, tak. tak, 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 tak I prawda. dziennikarze też tak postrzegali, wiesz, wszystkich innych, którzy pracowali gdzie indziej, jako okej, okay, dobra, ludzie telewizji, no ale z dziennikarstwem rozrywka. to nie ma wiele wspólnego. Tak, to jest tak, rozrywka, rywka, show biznes, biznes. To w ogóle. Nie... I tak jest zresztą chyba do dziś, chociaż <laughs> te światy widzę, że to, to coraz bardziej się zbliżają. Jak oglądam poranek w tvn 24 no to mam wrażenie, że już tak, naprawdę idzie tak, bardzo to tak, wszystko tak. płynnie. Tu ktoś nim, wstanie, tak, tu ktoś tak. wejdzie w kadr. Żarty, żarciki, kiedyś tak, tak nie było. Tak, tak, tak. tak Ale tak. zaczynało być, bo był Jarek Kuźniar, już pamiętasz na tym programie porannym Aha. i już tak trochę wprowadzał ten luz. Mhm. Natomiast no myślałam, no dobrze, no to jak odejdę, no to nie będzie powrotu. To będzie właściwie, to jest taki one way ticket, Aha. a co jeżeli te, a jeżeli się nie sprawdzę. Aha. A jeżeli się okaże, że mnie nie polubią, Aha. ten świat mnie wypluje i co ja wtedy zrobię? Tak jest. Więc to ryzyko gdzieś kalkulowałam. Ale rozumiem, że przy kuchennym stole z mężem to obgadywaliście no tak, też oczywiście. Tak. no. I co macie na to? Wiesz, co już nie pamiętam. Chyba nic mi nie radził. Znaczy, absolutnie uważam, że to jest moja decyzja. No tak. Na pewno nie doszacowaliśmy konsekwencji, no bo nie spodziewałam Aha. się, wiesz, no. jako córka aktorów gdzieś tam obcowałam z tym światem powiedzmy celebryctwa, Aha. czy też jakiegoś takiego takiej rozpoznawalności. Tak. Natomiast nie przewidziałam, do jakiego stopnia będę rozliczana z każdego kroku na ulicy i gdzie te pierwsze kroki skieruję. Nie zapomnę, jak mhm. pamiętam, że Dorota Williams, która wtedy mnie ubierała, zaprosiła mnie na jakiś taki event z jednej z polskich marek odzieżowych. Jak to zostało opisane, że, dzień, że prowadząca dzień. Wyobrażasz sobie to dzisiaj? prowadzące dzień dobry TVN na evencie, coś tam przymierza płaszcze. No. O matko, jakby. Dobrze, dobrze. Rozumiesz? Ale też, ale też było w internecie w 2014 uważaj, że nowa Pieńkowska. Tak no długo bo, byłam nową Pieńkowską. No właśnie, bo po pierwsze ją zastąpiłaś, ale po drugie, pasowało ci to, czy cię jakoś raziło? Może to, może to, to był komplement w jakimś sensie? Wiesz co? Chyba nie. Chyba nie. Okay. Czy znasz kogoś, kto chciałby być nazywany jako wiesz, zastępca kogoś? Hmm. Żeby nawet, nie wiem, jak ten ktoś był fajny, sprawny, inteligentny, nie wiem, jakby takim, był takim symbolem jakiegoś programu, to nikt nie chce być kimś, jak, jakimś replacementem, mm -hmm. tak? Mm -hmm, czy kimś za mm -hmm. następcą, zastępczynią, już okay. nieważne jak. Okay. Okay. To co, nie było fajne. Bolało? Tak. No długo było mi z tym źle, mhm. bo miałam swoje nazwisko, w dodatku podwójne. Kalczyńska, Maciejowska. <golczyńska> nie no, nie byłam przyzwyczajona do tego. Przez 8 lat funkcjonowałam pod swoim nazwiskiem. Tak. I myślę, że zapracowałam sobie na to, żeby być nazywana kalczyńską. Okay. No i, i wtedy co? Bolało kóło, ale wszystko było przed tobą, tak? Miałaś karty no, ale ja, w swoich rękach. Ja też nie wyrażałam no. tej frustracji jakoś specjalnie. Ja wiem, tak, Czekałam, tak, tak. aż to się po prostu przetoczy. Tak. I się w końcu przetoczyło. Aha. Aha. Także to po prostu okay. kiedyś minęło. Aczkolwiek, jakbyśmy tak dzisiaj z, tego, z, tej, z tej perspektywy patrząc, no nie, nie było to fajne, prawda? No nie, no nie. No, no nie. No. No właśnie dlatego pytamy, wiesz, stąd pytanie. Słuchaj, teraz jeśli pozwolisz, po, pogadajmy o twoich partnerach, dobrze? Czyli pierwszy na liście Robert Nie wiem, jak Daleko zechcesz Nie, się iść, cofnąć. Robert Kantar tak? Pierwszy. No, tak. Robert. Człowiek z radia o takim srebrnym, metalicznym głosie. On mówi, że dzieci, jego własne dziecko się go boi jak mówi, bo ma taki <laughs> ciężki głos, że najpierw z jego głos, a potem on. Ale on został w tym Dzień Dobry, ta prawda? I ty do niego dołączyłaś. To prawda. Pamiętam, że on mnie wprowadzał mhm. na te Dzień Dobrowe Salony. Robert mhm. był tym, który mi pokazał, jak to w ogóle funkcjonuje. No bo ja do tej pory jednak przez te 8 lat, jasne, ro robiłam różne live'y, ale głównie mhm. funkcjonowaliśmy w studio tak, z prompterem. Tak, tak, tak. Więc tak, wiesz, tak. jechałeś na jakiś. Bazie, trzymając się tekstu, które widać było w kamerze. Mhm. Mówiąc Oczywiście o poważnych rzeczach, się... tylko i wyłącznie o poważnych tak, rzeczach. podpierając w poważny się sposób. jakimiś notatkami i tak dalej. Dużo tam mhm. było naszych trendów, ale jednak mimo wszystko scenariusz był y, gotowy. Natomiast tutaj trzeba było się odnaleźć zupełnie inaczej. Mhm. Trzeba było docenić wagę każdego słowa Aha. i że nie można mówić za dużo, bo jesteś w tych ramach czasowych mhm. i jednak trzeba się bardzo pilnować że trzeba jednak tak to sobie zgrabnie ustawić, że partner też musi coś powiedzieć. To po pierwsze, po drugie są goście, oni są ważni, goście. dla nich robimy miejsce, tak? Dokładnie. Aha. Ile tego e, miejsca? No niewiele, ale... Niewiele, bo jest dwóch prowadzących. Mhm. Więc wiesz, to była naprawdę duża zmiana. I fajnie, bo Robert mi bardzo pomógł. On Aha. był taką osobą, która jako radiowiec był bardzo sprawny y, i ratował mnie w wielu sytuacjach. Jak wiesz, ja mam taką dość ekspresyjną naturę no i tak. prawda? No tak. <laughs> I tak sobie później. Jak, jak pani Ania się rozpędzi, to ciężko ją zatrzymać. Lepiej popatrzeć, jak. Jedzie, ale nie gonić, bo nas nie dogoniasz, to jest ona. No, tak. no dobra, ale wiesz, ale generalnie no. Robert dawał radę, jakoś mi tam temperował albo mi mm -hmm. wystawiał piłki, także mm -hmm. fajnie. Tak, 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 Dobrze nam się pracowało, było bardzo miło. Byliśmy piękni młodzi, to było dawno. Kurczę, <laughs> naprawdę zmieniliśmy się i on no. i ja, ale te piękny, początki były fajne. Tak, piękny 2014, od dzisiaj to jest niemal 10 lat. Y Dzisiaj Ty jesteś poza tfn a Robert jest w TFN24. Tak. Jak to się toczy? To jest niesamowite, prawda? prawda? Tak. I z tego, co widzimy i słyszymy, to Robert dobrze się czuje w tym TFN24. Jak najlepiej, oczywiście. I, tak. I daje radę, prawda? No ale ale, kto, zapomnę, ale kto jak to by on się on spodziewał. Pyta, jak on mnie pytał, wiesz o, o tą redakcję, jak to będzie, jacy ci ludzie są, że ma pewne, pewne obawy. Ja a. Robert, będzie super, zobaczysz, odnajdziesz się tam jak ryba w wodzie, zobaczysz, to jest Aha. miejsce dla Ciebie absolutnie dasz radę. Aha. I rzeczywiście, miał rację. No, fajnie. Nie no tak. dobrze, dobrze się stało. Rzeczywiście to był dobry ruch. W przypadku Roberta myślę, że lepiej być nie mogło finalnie, bo, tak. bo on jest dziennikarzem, jest dziennikarzem z radia tak, było, przez tak lata prowadził dokładnie taki program, jak, jak może realizować teraz w tym porankowym w 24. Czyli słynny, zapraszamy do trójki. 16, 19 to były czasy, prawda? Tak. Jakoś to wyznaczało rytm mojego przynajmniej życia. Oraz tak, lista tak. przebojów w piątek wieczorem, Oj, powiedzmy. Tak. Lubiłem pojechać w piątek do domu z Warszawy do Krakowa, wyjeżdżałem o 18 i o 19 jeszcze przed radomiem było lukowlowi, ten, no, Marek Niedźwiecki. myśmy też zawsze słuchali tej prawda? listy przebojów, oczywiście. Ja e, no właśnie. No dobrze i potem. Po jednym sezonie, po jednym roku pojawia się w Twoim życiu Jarosław Kuźniar. No tak. Same kłopoty. No tak, trochę tak, <grym> tak, tak. No Jarek, no cóż, Jarek ma taką niepokorną duszę. Mhm. W związku z tym na pewnym etapie m, zrobiło mu się za ciasno w poranku TV24. Aha, A szkoda, tak. bo wydaje mi się, że był stopiony z tym programem i właściwie go współtworzył. No, ale nie, nie znam, niestety nie znam mm. tych kulis, ale z mm. jakichś powodów um, nie dogadywał się tam już z ówczesnym szefostwem. Mm. Um, może chciał robić coś więcej, oni mu na to nie pozwalali. No, był w końcu dziennikarzem informacyjnym. Tak, tak, tak. Trzeba by to było też uszanować. Mm. No ale jakoś tam um, postanowił, że jego drogi z 24 się rozejdą, więc Edward Miszczak chciał. Zrobić mu miejsce w dzień dobry. Bo stacja chciała go zatrzymać, prawda? Tak? tak, tak stąd tak. ta rotacja. Aha. Więc zaproszono Robert, zapros znaczy podziękowano Robertowi, zaproszono Jarka. No i ta sytuacja była dosyć zaskakująca. No wiesz, niestety jest tak, że my prowadzący w takich sytuacjach niewiele mamy do powiedzenia. No, nam się komunikuje pewne decyzje i no, no nie za bardzo można było tutaj tak, oponować. Tak, tak. Tak, Natomiast, mhm. oczywiście no, przy, przyjęliśmy Jarka z otwartymi ramionami, no w końcu taka była decyzja odgórna, problem w tym, że Jarkowi tam zwyczajnie nie pasowało mhm. być i, i ta jego nowa rola chyba mocno go uwierała, jakoś nie pasowało mu to, co robi. Tak? Mam wrażenie, że on tam wszedł, ale taki namówiony, mhm. y, formuła tego programu i ta, wiesz, Andrzej, no, to nie jest łatwy program, prawda, tak. my to wiemy, tak, tak. to jest... Program naprawdę z różnych powodów trudny, mm -hmm. ale też jak gdyby. Y Wizerunek tego programu, czy też wizerunek, który przychodzi na osobę prowadzącą ten program, mm -hmm. jest specyficzny. Trzeba to mm -hmm. lubić, prawda? I nie <noise> tak, wolno tak, tak się tak łatwo dać zaszeregować, zaczufladkować czy zamieść pod dywan. Mm -hmm. Każdy może się jakoś tam wymyślić, wprowadzić mm -hmm. jakieś elementy, czy wartości, którym hołduje i które mu się podobają, mm -hmm. ale ewidentnie Jarek tego nie potrafił. Mm -hmm. I mam wrażenie, że on czuł, jak gdyby ta rola mu została narzucona, on tam po prostu się... Nie mieścił w tych ramach. Tak, tak, tak. Nie podobała I, mu się ani i, ta formuła, ani, i, ci goście. ani ci goście. Ani to te tematy to, i tak dalej. I w którymś momencie było to e, czuć przez ekran, prawda? Tak, tak. E, e, że, że wszyscyśmy to e, czulimy widzowie i wy realizujący, i pewnie sam Jarek. E, no dobrze, i p, p, skończył się sezon, i dokonano tej wolty, zmiany. I. E, Jarosław K. zniknął z twojego życia. No tak, ja, no rzeczywiście jakoś tak wyszło. Nie wiedziałam, że to Jarosław K. Mało tego, Jarosławka jakoś tak w ogóle zniknął ostatnio z mediów, w ogóle mam wrażenie. Mhm. Ale um, chyba w biznesie sobie dobrze radzi, tak, wiesz? Takie. Tak, tak. Natomiast um, słucho o nim trochę zaginął. Tak. Wiele zauważyłam osób tak poznikało. Na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, no, um, Łukasz Gras. To jest raz. przecież moim pierwszym partnerem w ogóle na wizji Antonowo, tak, tak. z którym prowadziłam program Polska i Świat w TVN24. Tak ale, tak, ale wiesz co u niego słychać? Dłuższą metę. Słuchaj, wie. Zdaje się, że radzi sobie dobrze. Radzi sobie dobrze. Radzi sobie Mimo, tak, że, że poza prowadzi szkolenia, mietami. pisze książki. No właśnie. Um, Dużo biega, zdobył zdaje się koronę... Nie jest sportowcem. Koronę gór polskich, tak. no, zdaje się. Natomiast wiesz, też tak ten świat newsów, czy też szeroko rozumianych mediów go trochę stracił. Mhm. Także widzisz, no... Trochę na, na przestrzeni tych 20 lat przemieliło się rynkowo no tak. wiele nazwisk. No tak, no właśnie. Ale, po, ale potem we wrześniu 2016, bodaj, 16, tak? Musiałbyś sprawdzić. No, z 15-16. No 16, <laughs> chyba w wrześniu 16 pojawiam się ja! Tak. Cały na biało. <laughs> Andrzej Sołtysik, zaprasza mnie na kawę, pamiętasz? Aha. Tak. Poszliśmy na kawę na chorzą. Tak. No i tak sobie usiedliśmy i rozmawialiśmy. Ja tak do końca. Nie mogłam w to uwierzyć, wiesz, Andrzej, że wracasz i tak. że to będzie takie poważne. Bo ja miałem przerwę. Miałeś taką... przerwę. Przerwę w życiorysie. Tak. Po prostu. Mhm. Tak. No i um, ja ciebie pamiętałam doskonale oczywiście, więc wydawało mi się, że to jest absolutnie miejsce dla ciebie. To jest takim, taki comeback, tak. więc, więc fajnie. Tylko miałam obawy, czy, czy na pewno na, tak na stałe. A to się mhm. okazało, że super. Okej, okay, no tak. Tyle sezonów. No tak i dobrze było, prawda? Dobrze no nam szybsy. było, absolutnie. Rzeczywiście przyznaję, że jak patrzę wstecz, to... To nie było źle, bo i mieliśmy napęd, i mieliśmy siłę, i ochotę, i dużo entuzjazmu. Co prawda ten entuzjazm malał koło czwartku, bo pracowało się poniedziałek, piątek i to było... Ale też pamiętajmy, że malała też ilość dyżurów. Ja to, Z roku no, na rok tak, błąd, tak, tak, coraz mniej, coraz więcej pach prowadzących. Tak. Ale Andrzej, ja się bawiłam świetnie. No, mam nadzieję, że Ty też. Absolutnie, absolutnie. Zwłaszcza w tańcach, wiesz. Miałem taki filar w studiu, na który, za który uciekałem, jak tylko się dało, a Ania zostawała i poszły. Jak ten program betonie. się zaczął zmieniać. To zaczęło się pojawiać coraz więcej telefonów na planie, prawda? I tak. kręconych było coraz więcej filmów, filmików tak. na poszczególne media, na Nie. Instagrama, na stronę internetową. Tak na było. Na TikTok też. Tak było. Tak. E, słuchaj, no i nasze przygody, w tym dzień dobry, TVN, albo Twoje przygody. E, na przykład wizyta Dody. Pamiętasz? Mhm. Doda wracała po Banicji. Czy też banie takim wy, wydanym przez, nie wiem czy oficjalnie czy nieoficjalnie, ale powodu, z powodu konfliktu, powiedzmy, z redakcją programu, jak to się nazywa, na językach, tak. Tak? w osobie Agnieszki Woźniak Starak. Długi był ten ban. Bardzo długi. No Musiała i... się dyrekcja zmienić. Tak, 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 tak. To prawda. No i ta doda przychodzi do nas i okazuje się, że to my ją podejmiemy. Tak. Wiadomo, że para prowadzących nie mogła być przypadkowa w tym. W, w, akurat w tym wydaniu. I to byliśmy my, powierzono nam tę te, te wizytę. Jak ją pamiętasz? No, pamiętam taki stres związany z tą wizytą. Pamiętam, że strasznie wszyscy jakoś tak z napięciem oczekiwali tego pojawienia się mm -hmm. dody u nas. Jakby nie wiem. Jakby jakaś naprawdę wielkiego formatu gwiazda międzynarodowa właśnie się miała pojawić. Nawet myślę, że czasami tym wielkim gwiazdom nie towarzyszyła taka atmosfera, takie napięcie i tak. prawda, tak, taka tak, tak. atencja medialna, jak mhm. w przypadku Dody. Mhm. No ale, no co tu się dziwić, no, rzeczywiście Doda jest taką personą, która potrafi robić dużo zamieszania i wokół siebie i ściąga na siebie uwagę reflektorów. Tak. Zresztą no, jej życie jest bogate w różne wydarzenia. Emocjonalnie jest osobą, która też wywołuje emocje, prawda? Mhm. I, I jest taką osobą, która też inspiruje. Mhm. Więc, 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 więc pamiętam, że musieliśmy się do tego poważnie przygotować. Tak jest, pamiętam, musieliśmy być że precyzyjni. Precyzyjni. Mhm. Pamiętam, że pro, proszono nas, żeby nie wywoływać pewnych y, y, trudnych tematów, mhm. tak? żeby jakoś nie, nie zaogniać tej tak. atmosfery. No i cóż, no i, no i, przyszła i co? pamiętam, że przyszła, przyszła zestresowana. Tak, tak. W srebrnym kostiumie, tak? tak. Ale zestresowana, absolutnie. Zestresowana. To się też zbiegło z takim już też momentem w naszym programie mam wrażenie, który też był już taki, mam wrażenie, że wtedy atmosfera była też taka już trudna. Hmm. Prawda? Pamiętasz, Andrzej. Tak. Już tak się plotkowało na temat tego, co będzie dalej. Szykowała się jakaś zmiana, wszyscy hmm. zastanawiali, w którą stronę te zmiany pójdą hmm. i tak dalej. Ale my byliśmy mniej zestresowani w tym wszystkim, w całej tej atmosferze trudnej, tak. niż, niż doda właśnie. Tak. I się okazało właśnie, że przy, przy, przystąpiła do jakiegoś takiego, przypuściła taki jakiś dziwny atak, pamiętasz? Tak. Ile Odnośnie, wydałaś, tak, tak, tak? albumów, że tak, że nie Nie chodziło 10, o tak. studyjne czy tak, tam tak, jej tak. autorskie, ona liczyła mm -hmm. wszystkie jakieś. Razem z, z y, y, Tak, y, y, było tak. I y, 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 uważam, że zrobiliśmy to co najmniej dobrze, a może bardzo dobrze, bo poruszaliśmy i tematy te muzyczne, i próbowaliśmy około muzyczne, tak. trochę prywatnych, itd. Tak itd. Tak a i tak recenzje tego naszego spotkania były. Fatalne, prawda? Bo że źle, że nie dali rady, niewłaściwe pytania. Oczywiście to pewnie jest. W Naprawdę tych, Jezus, w tych, ja tego tak nie odebrałem. No, ale w tych komentarzach internetowych, tak jak czytałem no. teraz, które, te, te, które zostały. E, oczywiście to jest tak, jak, jak sprawa dotyczy kogoś, kto ma taką rzeszę fanów i oddanych Aha. fanów. W związku z tym to pewnie oni nikogo nie zadowoli, że musieliśmy się z tym pogodzić. Natomiast ja miałem dobre wrażenie po tej, po tej rozmowie i cieszyłem się, że. Że jest mogliśmy co, Andrzej, to zrobić. Ja ci powiem, to jest w ogóle takie trudne, bo zależy mhm. w ogóle o co nam chodzi. Jaki jest cel takiego spotkania? Tak, Czy ono tak. ma po, polegać na tym, że dowiemy się czegoś od tej pani? Czy chcemy w ogóle zobaczyć, jak to będzie, jak ta pani przyjdzie do nas do studia? Czy chcemy wywołać jakieś kontrowersje i ukuć ją tak, że ona wystrzeli z jakimś cytatem, który będzie potem po wielokrotnie tak cytowany jest, tak, 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 i zrobi tak. dobrze programowi, bo mhm. będzie potem zwiększona oglądalność, bo każdy będzie liczył, że może jeszcze coś się wydarzy w następnym odcinku? Mhm. Mhm. Jaki jest cel takiej wizyty? No, ja tak. mam wrażenie, że chodziło o to, żeby po prostu ją dobrze przyjąć, żeby ona Lądowała w tym studio po tej długiej przerwie, kiedy jej nie było, żeby tak. się tam dobrze poczuła, żeby tak. była mile przyjęta. I taka była moja rola, tak sobie to wyobrażałam. Mhm. Wydaje mi się, że tą mhm. rolę spełniliśmy. Mhm. Dobrze to wszystko wyszło, wszyscy byli zadowoleni, więc z mojej perspektywy cel został osiągnięty. Teraz, tak jaki był cel innych osób i czego ludzie oczekują? Czy chcą krwi? Bo może im chodzi o to, no może, może no tak. tak no może tak. trzeba było Dodełu do ukrzyżować na, ty, na tej kanapie na i przebić ją włócznią, tak. jak y, wróciła jako ten Feniks z popiołów, no, nie Już wiem. to widzę. Ale słuchaj, no to zależy o co ludziom chodzi. No. Tak. Trudne są media dzi dzisiaj, nikogo nie zadowolisz, ale trzeba robić swoje i być wiernym swojemu stylowi. Myślę, że to jest najważniejsze. No. Tak, to prawda. A y, pamiętasz, czy, czy Doda poza rozmową wtedy śpiewała? A -a. Wykonywała piosenkę? Tak. Nie. No właśnie tak to właśnie z dodą, prawda? Że e, często, gęsto o niej słyszymy a mniej tak. o muzyce, a myśmy przecież ją pytali o a ona tę ona muzykę. Muzyce, nie tak, o muzyce. tak. I, ją, i ją też doceniliśmy przecież, zwłaszcza, że przygotowując się, ja też przejrzałem parę jej koncertów różnych i byłem zaskoczony, że, że ona robi takie fajne rzeczy w taki fajny sposób. No dobra. Wiesz, no, z drugiej strony to też było dla nas trudne, no bo mamy w końcu mieliśmy w redakcji koleżankę, która była z nią w jawnym sporze, prawda? Więc. Tak. Personalnym. Tak, per personalnym. Tak. Nie można było tego wyciągnąć, ale gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy to. W ogóle to jest też takie trudne, że w tych wszystkich redakcjach nie ma jakiejś takiej solidarności, prawda? No bo generalnie gdybyśmy chcieli być uczciwi jako redakcja, no to tak. powinniśmy się postawić takiemu pomysłowi, bo w końcu Agnieszka, jedna z nas. Tak jest. Tak, tak, tak. No, dokładnie, tak dokładnie tak. E, pamiętasz dzień, w którym dowiedzieliśmy się, zderzyliśmy się z fenomenem K-popu. Pamiętam doskonale, za, tego się nie da zapomnieć. No właśnie, to była nasza przygoda, tak? Yy, oh. no o, o co poszło? O Twoje sformułowanie, że taki niemęski jest ten fajny wokalista. Niespecjalnie um, nie. bardzo męski. Niespecjalnie bardzo męski. Jak już no zaczęłam właśnie. mówić, to zaczęłam hamować. W trakcie, jak otworzyłam usta, już wiedziałam, że idzie źle, uh -huh. ale ponieważ już coś musiałam powiedzieć. Tak. Chciałam użyć słowa męski, bo do tego w końcu się odnosiła cała ta awantura, prawda? Przecież to był ranking męskości. Tak jest, tak, 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 dokładnie. Więc trzeba było to słowo męski wypowiedzieć, ale przecież. Um, tak. Trzeba było wypowiedzieć opinię. na nas polegała cała, cały problem, no, mhm. cała pułapka, że, tak że postawiono nas przed rolą, znaczy w roli, obsadzono nas w roli recenzentów, recenzentów tego tak jest, m, rankingu. Tego rankingu, dosyć umownego, powiedzmy. Nigdy nie powinniśmy mieć. Mm, no, nigdy nie powinno się nam właśnie w takiej roli postawić, bo to nie była nasza rola. Jako prowadzący powinniśmy unikać takich wartościujących sformułowań. Mm -hmm, tak. W ogóle powinniśmy się trzymać od takich rankingów z daleka. Można je zaprezentować no tak. bezocennie. No tak. I teraz, jak, jak patrzysz na to z perspektywy już naprawdę długiego czasu, czegoś co było. Widzisz jakiś mechanizm, który zadecydował o tym, co się, no, widzę, coś, co, co się stało, znaczy, dlaczego? No, przede wszystkim wiesz, no, myślę, że e, to jest niesamowite. To jest w ogóle temat na jakąś dysertację filozoficzną, myślę. Tak, bo, nie, bo um, jeśli pozwolisz Ania, to mi się wydaje, że na przykład przynajmniej ja mogę tyle o sobie powiedzieć, że za mało się w ogóle nie wiedzieliśmy wiele o tym, o tym momencie, ale za mało byłem przygotowany, jeśli chodzi w ogóle o K-pop. O, o tego nie, My w ogóle nie wiedzieliśmy no nic właśnie. na ten temat. To no od tego właśnie. trzeba zacząć. Że w ogóle tak. Przede to, wszystkim nie był, znaliśmy i było, zjawiska tak. I To był rodzaj błędu. To był, to był kolosalny błąd. Tak. To był błąd, który wynikał z naszej ignorancji, ponieważ w ogóle nie podeszliśmy do tego. Znaczy, to pokazuje, gdzie my jesteśmy jako Polska dzisiaj. Mm -hmm. Kręcimy e, wokół własnej osi, cały czas skoncentrowani na własnych problemach, nie wiemy nic na temat świata. Albo bardzo niewiele, taka tak. jest prawda. Nie, nie, no media są po prostu ograniczające. W dodatku, jeżeli poruszają jakieś tematy, typu na przykład właśnie taki ranking, czyli biorą jakiś wycinek Rankin, ze świata szobiznisu. Męskiej urody dodajmy, tak? tak. To, bo to był taki ranking. Tak. To na, wydaje nam się, że mamy prawo i, i jesteśmy w ogóle tacy absolutnie. W, jesteśmy we, na właściwym miejscu do tego, żeby oceniać go kulturowo i. No właściwie te wszystkie różnice kulturowe powinny zniknąć, ponieważ tak. my, Polacy, mamy własną opinię, własny pogląd, który powinien być szanowany na całym świecie. No tak. Nie, to, to był ogromny błąd. To była pierwsza rzecz, czyli ignorancja no. wynikająca z naszego ograniczenia i małej znajomości faktów. Druga sprawa to była ta moim zdaniem histeria jednak, bo no kamana. Tak. znaczy wydaje mi się, że naprawdę nie mieliśmy nic złego na myśli, a przepisano nam, przypisano nam mm -hmm. rasizm. Seksizm, mm. no w ogóle wszystkie najgorsze cechy, typu jak, jakąś taką właśnie arogancję, ta, stawianie ta. się ponad i tak dalej, mhm. a my wyraziliśmy tylko własną opinię. Niestety, mhm. jako prowadzący program, też powinniśmy to pamiętać, niestety nie do końca mieliśmy do tego prawo. Mhm. Jak się okazało, co też dla nas było pewnym zaskoczeniem, prawda? Tak jest, było. E, I teraz w, w, w każdym takim naszym programie. Jest tak zwany wydawca, prawda? ktoś, kto decyduje, reżyseruje wręcz, dobiera tematy i, i kolejność, i, i, i pilnuje ich. I to był też błąd tej osoby, umówmy się, prawda? No kolosalny, kolosalny, Ona nas rzuciła na minę, a myśmy zostali rzuceni na pożarcie tym setką fanów K-popu i tego wokalisty, prawda? Tak. I musieliśmy to przetrwać. Był, no, dy, był dywanik. Się, że to dywanik był najmniejszym z problemów, Tam, prawda? Tak. Znaczy, bo ty Andrzej jeszcze nie masz sociali, mhm. więc jak gdyby w ogóle ta sprawa Cię ominęła, mhm. natomiast ja jako właścicielka konta dzisiaj na X, kiedyś na Twitterze, jak również na, na Instagramie i tak dalej, mierzyłam się naprawdę przez wiele tygodni, mogę powiedzieć śmiało miesięcy mhm. z absolutnym hejtem i to takim zwielokrotnionym, Międzynarodowym hejtem, bo tak. to się rozniosło bardzo szeroko. Jeszcze do dzisiaj zdarzają mi się jakieś takie wpisy z dalekich kąt azjatyckich, Aha. hejtujących mnie. Zdarzyły mi się groźby śmierci dla mnie, dla rodziny. To było bardzo trudne. To był moment, kiedy naprawdę zwątpiłam w siebie, zwątpiłam w moje kompetencje, nie do końca wiedziałam i rozumiałam, czy ja na pewno jestem dobrą osobą. No, naprawdę, zaczęłam myśleć, czy, czy to wszystko ma sens. No bo na koniec dnia obsadzają cię w roli osoby, która coś ma powiedzieć zgodnego z własnymi przekonaniami, z własnym gustem no estetycznym tak, też. Tak jest, Dlaczego tak, tak, nie? Oczywiście, oczywiście. A o wrażeniu. Okazuje, A potem się okazuje, że Twój gust estetyczny świadczy o Twojej strasznej postawie moralnej. Tak, wręcz moralnej, no. tak, tak, tak. Nieetycznym zachowaniu, niewłaściwym, niewłaściwym, to jest bardzo łagodnie powiedziano, oraz ten seksizm, rasizm i tak dalej, tak dalej. No ale przetrwaliśmy, ale potem przyszła taka burza i moment, w którym pozbyto się nas z Dzień Dobry TVN i stało się to nagle, niespodziewanie, w moim przypadku wieczorem 22 czerwca, a w Twoim przypadku zdaje się o 14, prawda? U mnie o 19.20. I teraz pytanie do Ciebie, jak sobie poradziłaś z tym faktem? Mija już dzisiaj siódmy, siódmy miesiąc, sześć miesięcy minęło. Miałam taki właśnie wczoraj, chyba czy przedwczoraj, epizod, znaczy taką rozmowę z moimi fanami na moich mediach społecznościowych, bo jest tam taka formuła pytań, na które można odpowiadać, mhm. i, i, i weszłam w to. No i właśnie ktoś mi napisał, że bardzo mnie ceni za tą szczerość, jakiej jak wtedy mógł doświadczyć ode mnie, bo ja pisałam tak bardzo otwarcie o tym. Tak. Nie, bo nie ma co ukrywać, wiesz, kiedy, mm, kiedy zwalniają nas z jakiejś funkcji tak eksponowanej jak bycie osobą, mm, no, jednym, jednym z prowadzących z Dzień mm -hmm, Dobry TVN, mm. no to mm, jest to trudne, bardzo trudne. Wiesz, to jest taka sytuacja, że ludzie sobie tego chyba nie wyobrażają, bo to nie jest takie zwykłe zwolnienie jak kogoś, nie wiem, z funkcji szefa w korporacji, mhm. tylko jednak ludzie przypisują nam pewną rolę i jakąś mhm. y, rodzaj jakiejś takiej magicznej władzy, która nagle się przy dotknięciu magicznej różdżki traci. Znika, tak. I oto wiesz, przychodzę rano po bułki, a pani już na mnie patrzy inaczej, bo nie wie, co się wydarzyło. Wydaje jej się, że widocznie zasłużyłam na to zwolnienie. Aha. Więc Aha. pewnie pewnie coś przeskrobałam, albo Aha. ktoś. Nam nie doniósł, albo zachowałam się nieetycznie, ale nie chcą o tym mówić. No przecież jaki był, jakiś, był, musiał być jakiś powód. Każdy sobie to jakoś wzrok, że coś przyskrobała. Każdy sobie to musiał nie. jakoś wytłumaczyć, zracjonalizować. Mhm, dlaczego świat, w którym Anna Kalczyńska od 8 do 11 pojawiała się od czasu do czasu, tak. nagle się skończył i tej Anny już tam nie będzie, tej znajomej, która właśnie te bułki przychodzi tam kupować. Więc to jest takie mm, symboliczne. To było naprawdę trudne, bo o ile ja mogłam rodzinie, przyjaciołom wytłumaczyć, co się wydarzyło, mm -hmm. i wszyscy wiedzieli, mm -hmm. o tyle y, właśnie no, w tym takim szerszym kontekście, no, trzeba było sobie z tym jakoś tak poradzić, wiesz, i tak próbować tym ludziom y, dać sygnał, że okej, okay, przetrwamy to, nie jest tak źle, wiesz, mm -hmm. jakoś sobie z tym poradzę, ale rzeczywiście nie było to proste. Trafiło na wakacje, więc akurat to był taki moment wyjazdu z rodziną. Bardzo mnie to podbudowało, dało, dało mi dużo energii, jakoś tak się pocieszyłam tymi moimi dzieciaczkami. Okej, okay, bo nie, nie zmieniłaś swoich planów wakacyjnych, nie. bo przyszły wakacje i trzeba było zapakować rowery i jechać do Francji, prawda? Dokładnie tak, tyle że nie musiałam wracać na tą ramówkę. Okay. Natomiast przyznam szczerze, że te pół roku od września do, do grudnia to nie był łatwy czas. Mm, mm -hmm. mm, i E, bardzo dużo pracowałam, na szczęście jakoś e, tak się złożyło, że pracowałam już wcześniej, wiesz, pracowałam w, w szkole z dzieciakami, mm -hmm. w liceum prywatnym prowadząc zajęcia, więc e, to kontynuowałam. E, rynek o mnie nie zapomniał i cały mm -hmm. czas e, upominał się o mnie, więc miałam różne e, zapytania, oferty, jakieś tam prace mm -hmm. takie hałtur, hałturowe, tak, tak to nazwijmy. Eventy. Eventy, mm -hmm. więc miałam dużo pracy, ale takiej chaotycznej, bo tak. cały czas z tyłu głowy e, Świeciła się lampka, co dalej, co, co będzie, czy w ogóle jeszcze wrócę do dziennikarstwa. No właśnie, dziennikarstwo, prawda? Tak, tak, I tak. bardzo, bardzo mhm. bym chciała, żeby to jednak nastąpiło. Mhm. Um, no i teraz do, docieramy do tego punktu dzisiaj, kiedy kończy się właśnie ko okres konkurencji. Mhm. Dokładnie skończył się w grudniu, czyli mamy styczeń. Tak. Droga wolna. Droga wolna. Mhm. W międzyczasie wydarzyły się wybory, tak. które otwierały niezwykle rynek. Zaczęły się różne transfery, przepływy, <laughs> zmiany personalne, rynek z się i tak dalej. Natomiast y, tutaj też nie jest tak łatwo, bo wiesz, ja jednak jestem osobą z jednej mhm. strony z dzień dobry, a tych telewizji śniadaniowych nie ma za dużo. Z mhm. drugiej strony jestem taką osobą, która ma pewne ambicje i y, Jestem dość poważną osobą, brew pozorom, co trochę mi też przeszkadza w różnych sytuacjach. Tak. Więc no tak. dojdziemy jeszcze do tego Aniu, dojdziemy. E, czyli e, powiedz mi, by, by, pozwoleni były te wakacje, rozumiem. Tam był, e, nabrałaś trochę dystansu i złapałeś oddechu, a mhm. potem ten wrzesień-grudzień był trudniejszy niż lipiec sierpień, jak rozumiem. E, czyli, tak. czyli to była ta Twoja autoterapia, no wakacje, tak? A jednocześnie wakacje. też próba komunikowania się. Mówienia, co się stało, tłumaczenia. Tak, 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 tak. No takie wiesz, nie za bardzo nie, bo bez przesady nie miałam się z czego tłumaczyć w ogóle. No jasne. Natomiast odczułam muszę powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jakoś tak dramatycznie. Odczułam ogromną sympatię. Costałam tak mhm. dużo wsparcia za co w ogóle chcę wykorzystać też tą okazję, żeby podziękować moim widzom, fanom. Naprawdę tego było bardzo dużo na moim Instagramie, głównie, ale też ludzie, jak mnie spotykali, to tak osobiście wyrażali tą sympatię. Mm -hmm. Nie mówiąc o tym, że też na forach samego programu no pojawiały tak, się tak, ciągle tak. takie miłe słowa mm -hmm. pod naszym adresem, Andrzej, mm -hmm. <laughs> tak, tak, więc, tak, tak, więc tak. nie no, naprawdę chyba byliśmy w tej sytuacji e, po dobrej stronie, w tym sensie, że ta sympatia z nami została. To było bardzo fajne i bardzo ważne i mnie bardzo pomogło. No, ale, ale tak, no listopad to, to nie był taki dobry hmm. miesiąc, to był, wiesz, taki... Tak, ale zostałaś Tak. Ale zostałaś sama ze sobą właściwie, bo stacja, firma nic w tej sprawie nie zrobiła, czyli potrzebna była bardzo wyrafinowana własna autoterapia, prawda? Trzeba no, wiesz, było sobie samemu szczerze? się wygrzebać. Ja ci powiem szczerze, znaczy w ogóle myślałam o tym nawet, czy się hmm. właśnie nie zgłosić gdzieś, bo, tak. bo się tak trochę pogubiłam, myślałam sobie, no dobra, no i co dalej? Znaczy, z jednej strony czułam, czułam taki smutek i przygnębienie, taka się czułam niepotrzebna, a z drugiej strony hmm. miałam jeszcze dużo do zaoferowania, czuję, że nadal mam i mam taką potrzebę, więc gdzieś hmm. tak walczyły we mnie te dwa żywioły. Hmm. I jakoś tak nie potrafiłam tego przekuć w działanie, tylko tak się zatrzymywałam za tak, każdym razem tak. krok Aha. przed. Aha. Coś cię coś powstrzymywało, tak? Jakieś obawy, jakieś strachy, jakieś tak. lęki wewnętrzne. Rzeczywiście no. tak jest. Trzeba czasowi sens... dać czas też, umówmy się, prawda? Konsekwencja takich, a nie innych zdarzeń. Mm -hmm. Tak, ale, ale przecież no, byłaś jedną z najsłynniejszych bezrobotnych wtedy w Polsce, <laughs> umówmy się. No, no. O, nie pomyślałam o sobie no to, w ten sposób, no, to, wow. da, no. no to, jest, słuchaj, to jest coś, co mi podpowiedział Piotr Bałtroczyk w rozmowie. No wiesz stary, wiem, że ci zwolnili, ale jesteś dosyć słynnym bezrobotnym, to Super. może wykorzystaj. Bardzo Powiedział dziękuję Bałtroś. panu Piotrowi za te słowa, to, no był, to rzeczywiście bardzo podbudowuje. No, no właśnie. Ale mówiłaś, że też dzieciaczki ci e, twoje pomogły. A co powiedziała mama Halina Rowicka, aktorka, e, ma, wtedy? Ma, no nie, no mama, mama, mama bardzo, bardzo za mną stała rzeczywiście mhm. i była takim, taką wielką podporą. Mhm. No wiesz, mamy zawsze uważają, że to największa niesprawiedliwość, jaka spotyka ich dzieci, mhm. ale, no, ale tak, mama rzeczywiście tak. Napisała taki słynny tekst, który potem odbił się echem. Y, na swoich profilach, no. też y, uważając, że to taka straszna, straszna y, zła decyzja i Krzydwa. błąd. I, błąd. I tak, błąd, tak, tak, tak. tak. Mhm. No ale nie, no, ma, mama bardzo, bardzo mhm. mi pomogła, zresztą m, od mamy się też zaczęła jak gdyby taka historia odbudowy całej tej, całej tej mojej historii, można <laughs> powiedzieć, bo, m, bo zaczęłam pisać książkę właśnie mhm. o relacjach z mamą. Wyruszamy hmm. teraz za miesiąc w wielką wyprawę. No co ty, ty tak. nie wiedziałem tego, no miło, miło, miło. A wyprawę w lutym? Wyprawę do w... Azji, tak, Aha. więc mama nigdy nie była, ja zresztą też nie, więc to jest nasza Azja Express. <śpiewanie> Dobra, wydanie specjalne. Matki z córkami. Madame Skalczyńskie. <śpiewanie> Tak. A, a, a dokąd lecicie? Tylko tyle zapytam. Jaki, jaki będzie port pierwszy? Chao Main. Nie wiem, gdzie to jest. W Wietnam. No, się... A, dobra. I tam jest lotnisko, tak? W Chow Main? I to nie jest Hanoi? I Ho Chi Minh, nie? Tak, to jest... E... Musicie lecieć do Hanoi, no nie? Nie, nie lecimy do Hanoi. A, przepraszam, dobra. Nie, nie. Czekaj, a może lecimy tak? <laughs> Anka, wiesz, że jestem lepszy z geografią. Jezu! <laughs> A wyprawa to oznacza tydzień czy miesiąc? To oznacza w... konkretnie trzy miesiące. Wow. Co? Tak. No. Ale mi zaimponowałaś? No. Ale ci zazdroszczę? Będzie super, będzie wspaniale. Mamy w dodatku plan taki, żeby się zanurzyć w tej kulturze, dlatego że Ta. poznaliśmy takie osoby, które. To no w ogóle zaczęło się od takiego marzenia mojej siostry, która chciała y, spędzić y, nowy rok. Mhm. W Wietnamie. Mm -hmm. To się nazywa TET. I to przypada właśnie na, ten, na, ten, na połowę lutego zdaje się, tak, czy tam tak. 10 lutego. Tak, tak, tak. Więc tak, tak. ona to tam będzie. tam. kalendarz, tak. To, to tam. będzie tak. Marysia tam podróżuje przez ten czas właśnie, przez, będzie w Azji, a my się spotykamy właśnie tak. To jest może warte kamery. <grym> Faktycznie nie, masz rację, aż Asia, tak to ekspres. nie jest. Ale... <grym> ale relacje będą. Będą. Dobra, dobra. To może to będzie ten moment, że założę Insta. Wiesz? Dla ciebie. Dla ciebie wszystko. Zapraszam. For you. <laughs> dobrze, droga Aniu, jeśli pozwolisz, kilka pytań od czytelników, dobrze? Bardzo Albowiem proszę. Albo wiem, ogłosiliśmy coś takiego. E, i one, Jak to od czytelników, są różne. Niektóre błahe, banalne, e, są też złośliwe, ale wybrałem kilka. Czy mąż załatwił pani pracę w TFAłenie? Nie. To może ja jeszcze raz. Proszę chociaż bardzo. Za każdym razem mówię, że to będzie ostatni raz, kiedy to tłumaczę, ale jeszcze mhm. raz państwu wyjaśnij, nie, nie załatwił mi mąż pracy w TFAłenie ponieważ ja pracowałam w TV nie pierwsza mm -hmm. mój mąż dołączył do redakcji y, znaczy do, właściwie nie do redakcji tylko do zespołu TVN mm -hmm. jako pracownik marketingu mm -hmm. y, y, Później niż ja, czy to musiał być chyba rok 2006, czy 2005, jakoś tak. Tak mogło być, mhm, tak, tak, około 2005-2006. Mhm. Dobrze, to, to jest odpowiedź, drodzy Państwo, na to pytanie. Tak nie było, ale czy mąż, jak już tam był i zajmował y, wyższe stanowiska y, dyrektorskie i, i, i w zarządzie, czy nie załatwiał Ci czegoś wtedy? Niczego mi nie załatwił mój mąż, naprawdę, <grym> okay. naprawdę tak. Tak było i tak jest i, i to y, absolutnie nie było żadnego tam przełożenia, jak niektórzy uważają. Także nie. Tak, tak, tak. Dobra. E, brakuje pani w telewizji, pani Aniu. Takie, mm -hmm. takie jest pytanie. A dlaczego? W telewizji? No, komuś brakuje cię, no. <grym> prawda? No, a dlaczego w telewizji? <grym> <grym> Może chodzi o ten program, wiesz. Może chodzi o ten program. Nie no wiesz, oczywiście, że tak. No, telewizja jest, aczkolwiek ja trochę tracę wiarę w telewizję. okej okay. Jest pytanie o Kingę Rusin i jej polityczne deklaracje, takie mhm. jednoznaczne. Czy wy się kolegujecie, przyjaźnicie macie ze sobą kontakt i czy popierasz jej punkty widzenia? Ja y, bardzo lubię Kingę. Y, można, można nawet powiedzieć, że się przyjaźnimy. Ale nie, nie, nie we wszystkim się z Kingą zgadzam. Mhm. Kinga jest bardzo radykalna, ma swoje poglądy, które, y, z którymi często się nie zgadzam, ale mhm. to jest piękne, właśnie, różnić się. To jest w ogóle nawet, uważam dosyć. Dziwne, że się tak polubiłyśmy, mając często zupełnie inne poglądy. Ale ja ją mm -hmm. bardzo szanuję za wiele rzeczy, także za jej pasję w wyrażaniu swoich poglądów, za obronę tych poglądów, za to, że nierzadko te poglądy prowadzą je na salę sądową. Tak. E, jest mm -hmm. czasami na tyle spontaniczna, że no, można powiedzieć, że y, sama prosi się o kłopoty. <laughs> Ale, ale radzi sobie z nimi i jednej, jednej, nie można jej zarzucić tego, że, że jest niekonsekwentna, prawda? Jest tak, po tak, prostu, tak. idzie swoją drogą, mhm. stoi za wartościami, które reprezentuje, mhm. no i tak. Tak, i też w którymś momencie y, odeszła z telewizji, zostawiła telewizję, może utraciła wiarę w telewizję i zajęła się swoimi sprawami, Dokładnie, swoim życiem. Tak. Tak. Ale może, uważasz, że może powrócić w jakiejś formie, ja formule do że telewizji? Ja uważam, że jest stworzona do telewizji, bardzo jej brakuje. Mhm. Była osobą jedną, była chyba jednym z tych powodów, dla których tak chętnie zdecydowałam o przyjściu do Dzień Dobry, ponieważ Aha, widziałam okay. tam wartość, którą można w Dzień Dobry realizować. Mhm. Jak się potem okazało zresztą, Dzień Dobry było podzielone właśnie na te wydania weekendowe i te takie powszednie no tak, i to tak. trochę była inna telewizja jednak, ta weekendowa od tej powszedniej tak, różniła prawda. się i widownią, i tematami poruszanymi. Mhm. Kinga robili, jednak no. realizowała te tematy bardziej ambitne, później to się zmieniło, ale, ale rzeczywiście brakuje Kingi, no, brakuje jej wysokiego C, jej, mhm. jej ambitnych tematów. No, kto dzisiaj jeździ do Laskali, pokazuje jej tak, w taki przystępny sposób y, właśnie tak. y, na przykład operę od kuchni, prawda? Mhm. Przybliża nam te wielkie postaci polskiej kultury, czy też nie wiem, no, chodzi i porusza się tak swobodnie po Nowym Jorku, na przykład jak Kinga, która mieszkała tam przez, przez lata, więc mhm. żałuję bardzo, że nie ma takiej postaci. Bardzo by się nam Kinga przydała, ale obawiam się, że chyba, chyba dobrze jej tam gdzie jest. Tak, tak się wydaje, ale czy nowi szefowie TVP powinni wziąć pod uwagę nazwisko Kingi Rusin? Jak na jej miejscu to bym wzięła, oczywiście. Gdzieś że tak. byś je na narysowała, Notary. tak? Aha, w Notesie. E, jasne. Tak, zapomniałem, że Kinga ma duże doświadczenie amerykańskie, takie prywatne, że była żoną korespondenta telewizji polskiej w, w Waszyngtonie, i to przez długie 3-4 lata. Okej, okay, jako żona przy mężu, ale jednak e, to jest doświadczenie, tak jak mówisz, ma swoje ścieżki wydleptane, mm -hmm. czy w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie. To prawda, to, to, też jej, e, 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 to też jej atut. E, jeszcze jedno pytanie. Pani Ania, znana poliglotka, prawda? Czy myślała Pani o karierze w biurze tłumaczeń? Ojej. E, ostatnio poznałam tłumaczkę, która przez lata była tłumaczką kabinową, e, mhm. i e, rozmawiałyśmy o tym, że tłumacze, kiedy tłumaczą przez długi czas do jakiejś instytucji, stają się takimi ekspertami, że stają się na przykład prawnikami. Aha. Bo już tak często obcują z tą terminologią, a żeby tłumaczyć, to trzeba to wszystko rozumieć, że wiedzieć o czym się mówi, czyli de facto przyswaja się te terminy, rozumie się te mechanizmy i tak dalej. I ta właśnie osoba, skutek tak długich tłumaczeń dla instytucji, mhm. jaką był UNICEF, mhm. nagle weszła w te struktury dzisiaj jest szefową biura z UNICEF w Polsce. Okay. I to jest bardzo ciekawa historia. Więc ja pamiętam swoje początki, też marzyłam o takim właśnie tłumaczeniu. Zresztą zaczynałam w kabinie swoją karierę zawodową, byłam tłumaczką na planie filmowym i wydawało mi się wtedy, że to będzie moja kariera i moja, moja ścieżka zawodowa i Coś życie. kto zadawał to pytanie, musiał to wiedzieć. Ale w pewnym momencie doszłam do wniosku, że jednak chciałabym i wolę mówić swoim głosem, a nie tylko oddawać głos czyjś okay. za pomocą swoich słów, mhm. czyli tłumaczyć czyjeś słowa na, 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 na inny język. I po prostu chciałam mieć jakiś realny wpływ, a tak. nie tylko takie tłumaczenie. Słuchaj, a ta, ta. Byłaś tłumaczką kabinową, jak to określiłaś? Jak rozumiem, określenie jest branżowe, tak. Kabinową. Kabinowa, czyli simultaniczna. Okej. Okay. I to było gdzie? W Brukseli? To było i w Warszawie, Aha, i dobra. trochę w Brukseli, ale nie, w Brukseli pracowałam konsekutywnie, czyli tłumaczyłam spotkania. Czyli. Konsekutywnie. konsekutywnie, czyli jedna osoba mówi, wysłuchujesz tego, co mówi i oddajesz sens wypowiedzi po jakimś czasie, po czym wracasz do nadawcy. Aha, Dobra, czyli, tak, czyli, czyli konsekutywne tak to jest takie, jak gdyby Putin, jak Putin się spotkał z Angelą Merkel, to wtedy ten tłumacz siedzący obok niej, to są tłumacze konsekutywni, tak? że Mówi Putin, przekazuje tak. Merkel. Chyba, że jest na konferencji, wtedy jest tłumaczenie symultaniczne, Kliniczne. czyli odbiorca, który siedzi na sali w tym samym czasie, czasie rzeczywistym, otrzymuje tłumaczenie na ucho. Okej, okay, czyli e, kabina to też jest mi bliskie pojęcie i doświadczenie, no prawda? Kabina lektorska jako taka, tak? E, a jednocześnie e, był taki fajny film sensacyjny z Nicole Kidman, tłumaczka. Tak. Kojarzysz? Pamiętam. No. Świetny. Nicole Kidman, mogłabyś taką być, film. Nicole Kidman. No właśnie. ONZ. Prawda? Sean Penn. Tak. Czekaj, czekaj. To była tłumaczka, potem jeszcze był. A nie, raport Pelikana to było co innego. To była Julia Roberts, prawda? Brawo. Okay. Ale tam chyba też Julia grała tłumaczkę, czy nie? Czy nie, studentkę prawa i dotarła okay. do jakiegoś dokumentu. Który... Tak, ale tłumaczka to było dobre, bo ona była, zdaje się, też tłumaczką języka migowego, bodajże, prawda? Jakoś tak, również, byłby. tak, i jakiegoś bardzo egzotycznego afrykańskiego, tak, okay. e, 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 mm. afrykańskiego języka. Właśnie. No więc właśnie, ty jako Nicole Kidman, Nicole Kidman jako ty, widzę to. Nie, nie, no wiesz, także już teraz to chyba jest bardzo ciężko wrócić. Także to nie jest takie proste. E, Okej, okay. często dostajesz komplementy na temat swojej urody i podobieństwa do swojej mamy? Na temat podobieństwa do mamy bardzo często. Bardzo często. Często właśnie ludzie komentują moje zdjęcia. No. Tu wygląda pani jak, jak mama, ale najlepsze zdarzyło mi się wczoraj. Słuchaj, to Uch. było najlepsze. Była ta sesja właśnie QA. No. Po czym jakiś pan mi napisał, kiedy wraca pani do serialu Dom? <noise> I co pani sądzi o Jak? roli Ewy? Nie mówiłam tego mamie, ale naprawdę musimy. Jaki, jaki Generation Gap ktoś zaliczył? I Reality Gap. <noise> tak. w ogóle serial zakończony. Raczej go nie wznowią. No tak, tak, tak. No właśnie. Tak. E, I i ta, ta Twoja rodzina, ci, ci Twoi rodzice, tak jak powiedziałaś, wyrastałaś w takim świecie elity, może nie elity, ale celebryctwa takie, jakie ono było wówczas w latach 70. i 80. I Twoi rodzice, twoi kochani rodzice, mama i tata, i pan Krzysztof Kalczyński, i pani Halina Rowicka, aktorzy, oboje aktorzy. No to czemu ty nie zostałaś aktorką? No, bo wiesz, wydawało mi się, że ci aktorzy tak naprawdę wiszą na pasku producentów i reżyserów, i, i to jest wszystko kwestia układów, układzików, Aha. i niczego nie można samemu sobie wydeptać. Tylko tak naprawdę czekasz, o, dziecko do mnie dzwoni. Mam odebrać czy o, co? Odbieraj, odbierajmy, my tu gramy, tak? Odbieramy gramy. Krysiu, kochanie, zadzwonię do ciebie za chwilę, dobrze, bo jestem na nagraniu. Ja chcę tylko powiedzieć, że będę trochę później. Dobrze, kochanie, ale. To pa? Krzysia lat 10. Będę trochę później. <grysia> no, Krysia, także lat tak, 10. nie no, wiesz, to był wspaniały czas, no bo mhm. fajne lata, takie celebryctwo, jak mówisz, ale zupełnie pozbawione tych tej wszechobecnej obecności kamer mhm. i, e, i takiego, też takiego uzewnętrzniania się, co tu dużo mówić, no, prawda? Tak, tak. Jesteśmy tutaj w takim świecie em, megalomanów, można powiedzieć, i wiesz, i, i trochę. Em, nie, nie wiem, niech służywać za dużych słów, no ale dobra, no w każdym razie skupieni na sobie, dużo o sobie mówimy, też media nam no to tak. ułatwiają, a nawet ty, wymagają. Ty jesteś dzisiaj gościem. Rozmawiamy ja o Tobie. Dokładnie. Kiedyś A nie jest to, to magazyn. Tak było kulturalny? Po raz na jakiś czas i tak. to tylko doświadczały tego wielkie gwiazdy. No Albo w magazynie kulturalnym tamten... Pegas się pojawiało, tak. prawda? Tam te, tamte czasy były po prostu jakieś takie łatwiejsze, mam wrażenie. Ale dlaczego nie zostałam aktorką? No właśnie dlatego, że chciałam aha. decydować sama o swoim aha, losie. Aha. A wydawało mi się wtedy, że aktorzy są tego pozbawieni że okay. po prostu aha. ich los zależy od sympatii reżyserów. w dużej mierze tak było i pewnie jest tak do dziś. Tyle tylko, że zapomniałam, że w tym moim świecie właśnie. Tutaj dziennikarsko telewizyjnym. Tak. Niestety też zależymy od innych i w dużej mierze zależy to od różnych układów, jak wiemy. Tak, no właśnie. Aha, tak. czyli, czyli twoi rodzice i ty, ich pierworodna córka najstarsza, chcąca mówić własnym głosem, tak? Znowu, znowu to przebija. Już wcześniej się w naszej rozmowie to przewinęło, bo dlatego też jesteś dziennikarką, bo Cię interesuje mówienie własnym głosem. O tym, co uważasz za, mhm. e, za ważne. No ale twoi rodzice byli popularnymi e, grającymi aktorami warszawskimi, teatralnymi mhm. i filmowymi w jakiś sposób w latach 80., powiedzmy, mhm. tak? Mhm. Kiedy ty masz lat 10 i potem tak. jesteś nastolatką, więc pochodzisz z dobrej warszawskiej rodziny. Tak. tak? No wy... wiesz, no to w ogóle była taka historia, że mój tata, y, aktor teatru Wybrzeże mhm. w Sopocie. Został ściągnięty przez Dejmka, dyrektora Teatru Narodowego, o ile pamiętasz dobrze, i tutaj miał zasilić zespół Teatru Narodowego. Przyjechał do Warszawy na spektakl premierowy, który wówczas Dejmek właśnie wystawiał. I to był jaki spektakl, Andrzej? Dziady. Tak. Co ty mówisz? 68. 68. O, dziady. I tak się złożyło, że ten spektakl, jak wiemy, wywołał niepokoje dziady. społeczne. Tutaj się w ogóle wszystko. Pozmieniało. Dejmek stracił możliwość y, tworzenia zespołu. Wkrótce potem stracił w ogóle stanowisko szefa Teatru Narodowego. Mm -hmm. I tak mm -hmm. się te losy potoczyły, że z tego Teatru Narodowego niestety musiał szukać innego angażu, i tak trafił Aha. do teatru nowego bodajże, okay. także taka to była historia. Mm, no. No, a w a tym momencie pan Krzysztof natyka się na panią Halinę. Tak i, nie, i to kilka lat później, to nie było okay. tak szybko, to było rok 68, mamę poznał w roku 74 bodajże. Aha, dobra. Mm, czyli już trochę czasu minęło, ale już był wtedy rzeczywiście aktorem o uznanej re renomie i reputacji i, i spotyka studentkę trzeciego roku. Aha. Halinę tak. Aha. Tak. No i. no, no i co? No i, no i wiesz, Coup de foudre, jak to mówią Francuzi, czyli grom z jasnego nieba i, i ta tak pada na kolana w pierwszym tańcu, podobno tak głosi legenda i prosi mamy o rękę. Aha, okej. Okay. Właśnie chciałem zapytać, jakie są pierwsze słowa, pierwsze zdania tej historii, tej opowieści, a tu jest taniec, i na kolana. I, i czy zostaniesz moją żoną? Tak, tak. Nie, nie, no nie wiem, czy, czy, czy tak było w, w rzeczywistości, ale taka jest legenda no dobra, rodzinna. Dobra, Bardzo szybko poszło rzeczywiście. No i szybko się pobrali. <grym> mama też miała niezły start, bo Aha. na czwartym roku w spektaklu dyplomowym wybrano jedną aktorkę, która potem dostaje angaż. I mama została zaangażowana, zagrała w dwóch spektaklach. W dwóch spektaklach dyplomowych, co wiesz, jest jakaś określona e, liczba ról kobiecych w tych, w tych spektaklach i są zapraszani reżyserzy, którzy tworzą te spektakle dyplomowe mm -hmm. i mamy zaangażowało dwóch uznanych reżyserów do dwóch spektakli dyplomowych, więc miała po prostu naprawdę z jednej strony hejt totalny ze strony koleżanek, a z drugiej <laughs> strony fantastyczny start, no Aha. i trafia prosto do Teatru Narodowego. Aha. I tam rozpoczyna swoją karierę. Także... Dobrze, dobrze. Już znając się z Krzysztofem Kalczyńskim, tak. Tak, już będąc parą tak. i wtrafia do tego teatru, poza tym hejtem, jak to określiłaś, to brzmi dziwnie, jak rozmawiam Widzisz? o starych latach, ale to był hejt, wtedy tak. to się mówiło co? Niesnaski? Natura ludzka, słuchaj. Wtedy nie było hejtu, tylko to był co? Niesnaski, anegdoty, no, plotki, plotki tak. i tak dalej, i tak dalej. Zresztą po, mama mówi, wspominając ten czas, że powstał jakiś list protestacyjny, wiesz, no. że nie można dwa razy angażować aktorki jednej dziewczyny, jednej studentki do dwóch spektakli, bo to odbieram rolę innym. No tak. I mama sama ten list podpisała no. przeciwko sobie. Także naprawdę wiesz, to. Tak, ta a przedstawienie dyplomowe jest o tyle ważne, że to rzeczywiście wieńczy studia aktorskie i jest dla tych wszystkich adeptów bardzo, bardzo ważne. jest taką wizytówką, po prostu taśmą castingową wręcz, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Wielu aktorów bardzo wspomina swoje dyplomowe. Każdy pamięta, prawda, co grał i reżyserował, jak to było, i tak dalej, i tak dalej. Twoja mama też spotkała się z tym hejtem ówczesnym z powodu tego, że była narzeczoną przecież żoną Krzysztofa Kalszyńskiego, który za Amanta tak. uchodził słusznie, tak, tak. prawda? Że miała najlepszego z klasy, <laughs> najładniejszego, najpiękniejszego z klasy. No chyba tak, tak. Też... Chociaż wiesz, Andrzej, ja myślę, że radzili sobie z tym jakoś, tych mhm. różnych historii przecież. Mm -hmm. y, I romansów y, w tamtym czasie się nie brakowało, i były na pewno inne historie, które były o wiele bardziej kontrowersyjne i wywoływały no większe emocje. Nie, tutaj to naprawdę. No tak, zobacz, i, y, mimo takiego artystowskiego małżeństwa, Twoi rodzice stworzyli rodzinę, y, dzieci, Ty, Twoja siostra, Twój brat, si tw Ty, tw Twój brat, Twoja siostra, więc liczną rodzinę. Jak to, jak to było możliwe? Na czym polegał? Ten ich sukces, czy to jest miłość? Tak, ja myślę, że oni się, czy znaczy nie myślę, ja to wiem, oni się po prostu bardzo kochali. <grym> to była miłość zazdrosna, pełna burz, naporów, Aha. były różne trudne momenty, ale, ale po prostu się bardzo kochali i się bardzo przyjaźnili. I <grym> łączyła ich taka, łączyło ich wspólne spojrzenie na wiele spraw, byli, mm -hmm. po pierwsze też, byli, człowiek, by, byli ludźmi wierzącymi, są nadal, mama jest mm -hmm. nadal, ale mm -hmm. to też ich gdzieś łączyło, te Aha, wartości okay. były dla nich ważne, mm -hmm. więc, um, no, tak jakoś weszło, no. mm -hmm. We wszystkim się zgadzali, um, uwielbiali życie, kochali, wiesz, imprezy wychodzili, kochali sztukę, kochali swój zawód, chodzili na wszystkie premiery, um, o, omawiali wszystkie sztuki, które widzieli, mm -hmm. dużo czytali, byli, bardzo, byli tak zakochani w tym swoim zawodzie, że nawet jak nie dostawali sami propozycji filmowych czy teatralnych, to sami tworzyli teksty dla siebie, byli mm -hmm. autorami swoich własnych scenariuszy, mm -hmm. reżyserami różnych monodramów, także okay. cały czas y, skupieni na tej pracy. I, a, i, i, to, I tak naprawdę oni też nam dali przykład, że wiesz, że. Praca ma naprawdę duże znaczenie i duży sens, mm -hmm. i że najpierw mm -hmm. się jest z kimś zawodowo, um, a potem w domu się tworzy mm -hmm. rodzinę. Mm -hmm. A y, rywalizacja między nimi, między aktorem i aktorką, ro, rolami, sławą, y, odbiorem, mm -hmm. powodzeniem? Myślę, że nie, chociaż był taki moment, że rzeczywiście moja mama miała taką falę wznoszącą na samym początku ich małżeństwa mhm. i myślę, że tata wtedy mógł czuć tą właśnie, wiesz, rosnącą gwiazdę mojej mamy, która trochę przyćmiewała jego. No, ale potem po, pojawiłam się ja, mój brat, i <laughs> niestety, znaczy, niestety, mm -hmm. no, wiemy to, że to my sprawiliśmy, że ta gwiazda mamy trochę przybladła. Aha, aha, okay. W tamtym czasie to nie było takie proste wszystko A. i nie było niań. Nawet jeżeli my w końcu gdzieś tam tą nie mieliśmy, ale to nie było takie proste. Wszystko to wymagało wielkich poświęceń. Aha. Pamiętam mamę wychodzącą wieczorem na, na spektakle i rano na próby aha. i to rzeczywiście gdzieś dawało się odczuć, no, że te napięcia gdzieś tam rosły. Także... Poza tym szereg niefortunnych zdarzeń, jak na przykład pożar Teatru Narodowego gdzieś tam <noise> no tak. spowodował to, że gdzieś tam znowu trzeba było szukać nowego angażu aha, aha. I, i, i te losy ich faktycznie aha. się potem gdzieś tam Zmieniły. Okay. Ale cały czas byli wspierający się nawzajem, ale prawda? Tak, ale cały choćby, choćby tak. płonął narodowy. Ładny, tak? choćby płoną narodowy, ładnie to określiłeś, Andrzej, wiesz, potem pojawił się Wojtek Siemion, trafili do jego Aha. trupy teatralnej, jeździli z tymi, z tymi spektaklami do Ameryki Łacińskiej, zwiedzili kawał świata i, i wszędzie byli razem Naprawdę, potem tworzyli własne takie, takie, na przykład takie spektakle muzyczne, pamiętam, polskie szlagiery międzywojnia, z tym jeździli też trochę za granicę. Aha, czyli razem, Tak. w przyjaźni, w zawodzie tak. i w pracy i w podróży, super. Tak. No właśnie, bo to, ktoś powiedział, że Szczęście jest sposobem podróżowania, albo podróż jest sposobem na szczęście, czy coś takiego. No, ta twoja podróż, podróże twoich rodziców, ta twoja podróż z mamą teraz w lotnym do tak, Azji tak. jest też sposobem na szczęście, albo na łapanie szczęścia, tak? Tak. albo na stworzenie sobie jakiegoś stanu szczęścia. Wiesz co, no, na pewno na odkrycie się na nowo, tak, tak, na daniu tak. sobie czegoś, no bo hmm. w końcu, wiesz, moja mama... Y w takich sytuacjach dalekich no, sama nie podróżowała tak. zawsze, zawsze z kimś. Tak. Taty zabrakło, więc trochę my z siostrą teraz możemy być dla niej takimi partnerkami Aha. w podróży no przewodniczkami trochę. Tak. Jeśli, jeśli wolno, to tylko jedno pytanie o tym, bo Twoja mama jest wdową, twój mhm. tata odszedł. I jak sobie pani Halina poradziła? Czy była potrzebna pomoc właśnie córek yy, dzieci, wnuczek Ech, może nawet? Myślę, że nasza pomoc była bardzo ważna dla mamy. Mm. Mama często o tym mówiła właśnie, nawet w wywiadzie wspominała, że zawsze ktoś był, tak. bardzo mój brat wspierał mamę, odkąd taty zabrakło, nie mówił o niej inaczej jak mamu, mamuniu, Aha. więc taką czułością wypełnił tą lukę, wiesz, w stosunku do mamy, czułością taką synowską, która jest też czułością męską. Inną niż czułość, którą mogę jej dać ja czy moja no siostra. Tak, no tak, więc no tak. y, myślę, że mama była zaopiekowana y, i hmm. na szczęście no, w jej życiu jest wielu wnuków. Y, ja mam troje dzieci, Filip ma czworo dzieci, więc miała co robić? Czuła <grych> się potrzebna, <grych> a poza tym <grych> poza tym, moja mama jest niesamowita. Ona sobie fantastycznie poradziła, chociaż nie chcę, żeby to zabrzmiało mhm. jakoś źle, bo nosiła swoją żałobę długo i odpowiednio, ale mhm. chodzi mhm. o to, że po prostu zagospodarowała ten brak taty, mhm. y, jakoś y, znajdując po prostu wytłumaczenie dla, tej, dla, tego, dla tego braku. Myślę, mhm. że po pierwsze dużo jej dało to, że ona gdzieś szykowała się na to, że taty zabraknie, bo między rodzicami była duża różnica wieku i y, bab moja babcia, która... Y, Zawsze jej tak powtarzała, że tata jest taki starszy i co to będzie, zostanie sama na stare lata i tak dalej. I rzeczywiście tak się wydarzyło, ale ona do tego była przygotowana, no tak, wiedziała, no tak, że to no tak, tak się no tak. wydarzy. Po no tak. drugie, no tak jak mówię, rodzina była dla niej wsparciem, a po trzecie, mhm. ja zauważyłam, że mama miała taki mechanizm, że jak czasami ja wspominałam o tacie i robiło mi się smutno natychmiast, mama ucinała ten temat i zmieniała go, bo wiedziała, że jak pójdziemy w te emocje, to się rozsypiemy, po prostu, i że trzeba okay. sobie z tym radzić inaczej. Mm -hmm. Trzeba go wspominać dobrze, trzeba mm -hmm. y, trzeba myśleć o nim ciepło, no tak. ale nie roztkliwać się nad tym brakiem, bo to Aha. nic nie zmieni. Tak że trzeba to jakoś przekierować. I ta żałoba fantastycznie okay. sobie poradziła. Pardzielka. A myślę też, że wiara mogła jej pomóc, co? Na pewno. No właśnie. Na no właśnie. Zobacz, do czego służy wiara. Mm -hmm. okay, wiara jest, jest. mija. Pojawia się, wiarę może stracić, wiedzy nigdy, prawda? O tak. wiedzy nie zapomnisz, a wiara może, możesz ją utracić, ale jak ją masz, no to ona służy do właśnie takiego ustawiania sobie świata. Kto wierzy, ma łatwiej, kto, kto ma odniesienie gdzieś, do Boga. Ja ci powiem, e -e. z tą wiarą to też jest tak, jak mówisz, ale z drugiej strony można to odwrócić, wiesz, jak wiemy, wiedza ulatuje, a z, z kolei takie poczucie, które gdzieś tam masz w sercu zakorzenione. Nie przez życie i właśnie mhm. pomogło mojej mamie. No, ja miałam epizod w swoim życiu, kiedy gdzieś tam pytałam, dlaczego, dlaczego, dlaczego i nie umiałam znaleźć na to odpowiedzi, ale rzeczywiście, kiedy tracimy najbliższą osobę, okazuje się, że no, to jest niezwykłe pocieszenie i ogromne wsparcie, jeżeli wierzymy. Mhm. Tak. To. Zastanawiam się, czy twoja mama poradziłaby sobie z odpowietrzeniem kaloryfera. <śleszy> poradziłaby sobie, Prawda? założę się, no naprawdę. Właśnie. Ty też, co? Tak, tak, no. ja też, aczkolwiek na razie mam komfortową sytuację. Nie możemy dojść e. w naszym domu, który grzejnik grzeje, który pokój. Jest to w ogóle nie do, roz, nie do to Państwo macie grzejniki, nie macie Mamy podłogowego? Mam jakiś słuchaj, jakiś system w domu taki, tak skomplikowany, że okazuje się, że ustawienie temperatury w jednym pokoju córki grzeje pokój drugiej córki. I nikt nie jest tam w stanie wytłumaczyć, jak to się mogło stać. Rozumiem. Z tym sobie nie radzę, Aha. uczciwie mówię. Dobra, rozumiem. I ten stan trwa, tak? I próbujecie, ale nic się nie da zrobić, tak? No, na szczęście Bo... mój mąż nie przekracza prawa, więc jest w domu i może ty się tym zająć. No właśnie, prawda? Ania, teraz trochę takich ploty głupoty, ja no. mam taki punkt przedostatni. Zatańczyłabyś w Tańcu z Gwiazdami? O Jezu, myślę, że tak, aczkolwiek to zależy od składu. Bardzo chętnie, bo ja kocham tańczyć. Aha. Kocham, a poza tym y, to jest w ogóle super. Trenowanie, pokazanie się z dobrej strony, y, gra, gracja, ruch. Y, fajnie. no Pewnie, okay, zawsze marzyłam ale, o tym. No, Ale to ogromny jest też wysiłek. Trzeba poświęcić sporo czasu. No dobra, można zarobić niezłe pieniądze, ale. Nie, tam pieniądze to jest najmniejsza z moich motywacji. Szczerze, mhm. naprawdę to jest fajny program. Ale, ale tak jakoś ostatnio widzę, że no coraz mniej takich chętnych do tańczenia. Nie ma z kim rywalizować. Słuchaj, słuchaj, no dwudziesta chyba siódma edycja. Z tego co no. wiem, chyba ty odmówiłeś Andrzeju, No to z kim ja mam tam w parze. No Filip Heizer, no. A nie, Filip no. Hajzer, no też nasz kolega. Idzie? Tak, tak, tak? idzie, zdecydowanie idzie, bo to no, duża tak. antena, wiesz. A, szczerze mówiąc, nie, nie śledziłam tego, nie wiem, Aha. co tam się pojawia. Ciekawe. No słuchaj, w żyli zostaje Pawlowicz tylko, nie ma Grabowskiego i Piaska, mhm. Ewa Kasprzyk wskakuje w tę rolę, którą miała, wiesz, jak okay. przypuszczam, pani Beata Tyszkiewicz. W, w, kto tam, ktoś tam jeszcze jest czu, czwórka tych żyli. no i skład się krystalizuje, myślę, że wkrótce będziemy się dowiadywać, w, wiesz, że to jest sesja. Zdjęciowa zdaje się, że zaplanowana na 20 stycznia, z tego co już. mówią mimo. No, no to wiesz. mają już komplet, to znaczy że już <noise> jest. No to fajnie, no to obejrzymy, zobaczymy, jak to będzie. Arninkę to robi? Tak jak zawsze? Yy, nie, wyobraź sobie, największy reżyser telewizyjny w Polsce to robi. Aha. Czyli Wojciech Iwański. Mm. A no tak. Ściągnięty, to jest to jego program. No ściągnięty no przez tak. e, e, kierownictwo stacji Polsat. Mhm. A, e, w Faktycznie. tej chwili, więc... Ten, no, ale wiesz, no, wakaty, no, no, no może, no, powinni już mieć zamknięty skład, mm -hmm. ale rozumiem, żebyś zatańczyła, bo byłoby dla Ciebie i wyzwanie, i przyjemność. Tak, 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 dokładnie, mm -hmm. bo to jest przyjemność. No, Okej, okay. dobra. I teraz Ty i Telewizja Polska dzisiejsza. Mm -hmm. y, sporo było o Tobie w Panoramie, Ty i Hanna Lis. No, mm -hmm. no i to jest właśnie to, to jest no. do czego wracamy, widzisz, no, że ani Dzień Dobry, ani, ani tak naprawdę te informacje. No. Nie, albo i to, i to. Może. Okej, okay, jasne. No ale szefem panoramy jest Jarosław Kulczycki. Zdaje się, że wy się znacie. Mhm. Tak? Ale nie dzwonił. <laughs> A Ty też nie pomyślałeś Ding? No, no nie, no, myślę, że wiesz, jakby pomyślał, to okay, by nie no, bo, Znamy się. No dobra, bo panorama. Wiesz, ktoś mi nawet mówił, kalczyńska świetna by była w panoramie. No ktoś mi nawet mówi, ona powinna robić 19.30. No, 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 może, może. Słuchaj. Mamy jedno nazwisko. Ty masz dwa, przepraszam. <laughs> to prawda. No tak, ale zawodowo mam jedno, tak? tak? To prawda. I też cenię je sobie właśnie mm. po to, żeby potem mi ktoś nie zarzucał, że znowu mąż mm, mi coś mm. załatwił. Nie no, zobaczymy. Ja na razie jestem w rozmowach na temat zupełnie innego programu, ale więcej powiedzieć nie mogę. Aha. Pomidor. Dobra, dobra. Innego programu, ale też telewizyjnego, tak? To jest taki projekt. Mm. Projekt, tak? Projekt. Aha, dobra. Kurde, nie możesz nic powiedzieć. No nie no, 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 zresztą w ogóle... Wiesz, Kultura tak, czy polityka? Nie możesz ee, powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. No tak, no bo to już będzie tak, wiesz, Aha, Dobrze, a kiedy to się rozwikła? No kiedy... niebawem, niebawem. Anka, proszę Cię, traktuj mnie poważnie, no niebawem. <suszy> Nie Kiedy? Kiedy? Ach, chciałabym Prze dowiedzieć to nie ja a. jestem odpowiedzialna za dobra, ten program, rozumiem, niestety. Rozumiem. No dobrze. Wiesz, oni są na razie, mają proceduralne problemy. No, telewizja w ogóle ma problemy proceduralne, no ale tak. na razie są tam w jakichś rozmowach, więc czekam na konkrety sama. Aha, dobra. Mhm. Okej. Okay. I teraz tak. Telewizja Polsat poszedł tam nasz dyrektor Miszczak, zostawił TVN i e, miał zrobić wielkie boom. A tu wyszło Wielkie Nic. Jego nieudana ramówka, tak. E, i, i jesienna ostatnia. No. Obserwujesz, przyglądasz się tej stacji, tym, tym zmianom? No, no takie mam, wiesz, ja, ja mam taką konkluzję, że jednak to pokazuje, że ten rynek nie bez powodu jest taki y, 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 w takich kawałeczkach, że mm -hmm. tak powiem, że mm -hmm. jest taka fragmentaryzacja tego rynku, mm -hmm. bo okazuje się, że każda z tych telewizji ma trochę inną własną publiczność. Więc może się tak okazać, że Edward Miszczak rzeczywiście ma nosa, mhm. wiedząc, że nie, nie, nie zabiera na przykład gwiazd ze swojej stacji, byłej stacji, tak. do swojej nowej stacji, mhm. no bo rzeczywiście musi stworzyć coś nowego, ale też jest osobą z tamtej stacji. Więc może musi też zmienić myślenie na temat mhm. y, widowni Polsatu, mhm. bo to nie jest widownia TVN-u. Ale nie wiem, nie chcę się mądrzyć, bo wiesz, nie znam się na tym. To on układa ramówkę i on tak. y, ma dostęp do wszystkich danych, do, mhm. do, do, do różnych jak rozumiem, m, wyników, oglądalności mm -hmm. itd. i tak dalej na pewno wyciąga swoje wnioski, no, okay. co to dużo e, powiedzieć. pierwsza ramówka nieudana, druga szansa na wiosnę, no teraz się coś dzieje, ale umówmy się, zasadnicza ramówka startuje w marcu, tak, i ten taniec z gwiazdami, o którym mówiliśmy, startuje w niedzielę 3 marca, mm -hmm. wiem, bo mam pamięć do dat, jak wiesz, a poza tym ten 3 marca, to w 2001 roku, to był start Big Brothera w tvn wiesz? O kurczę. O no, kurczę, no. Widzisz? I popatrz, i taka rocznica, i mogłeś tam się pojawić, widzisz? I co? A, złamałbym nogę w pierwszym programie. No, bo to na się... szczęście. No, tak. Y Dobra, nasze ostatnie 9 minut to polityka. TVP dzisiaj jest związana z polityką, bo to są decyzje polityczne. No niestety. E, tak, i co sądzisz o tych metodach Sienkiewicza, czyli Tusk, albo Tuska, premiera i ministra kultury. E... No słuchaj, no one są kontrowersyjne rzeczywiście, no bo wynikają z tego, jak została zabetonowana tamta sytuacja przy poprzednią, przez poprzednią ekipę, więc mhm. no niestety teraz to trzeba jakoś odkręcić. No, nie oszukujmy się, nie da się robić nowej telewizji mm. um, z ludźmi, którzy byli przywiązani, jak rozumiem, światopoglądowo, czy też politycznie, do tamtej opcji, która mm. się bardzo różni. Nie wierzę w to, że y, osoby, które tworzyły tamtą telewizję przy zachowaniu swojej wrażliwości i politycznej, i społecznej mogłyby ro robić coś nowego. Mm -hmm. Dziwię im się, że chcą tak bardzo bronić tej, tej swojej pozycji, no bo jak inaczej mm. mieliby się odnaleźć w tej rzeczywistości, która jest inna, prawda? Mm -hmm. No chyba że nie wiem, tamta ekipa wyobraża sobie, że poza zmianą władzy w Polsce nic innego się nie zmieni, tak? czyli zachowany zostanie cały skład prokuratury, no właśnie, wiesz, tak, tak. telewizji, mhm, polityki medialnej tak i tak jest, dalej. No, no nie jest tak, tak nie jest. Zresztą w ogóle nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo telewizja publiczna tak to już jest w Polsce, że kto ma władzę, ten ją ma. No jeszcze nikt jakoś nie wymyślił innego mhm. sposobu. Może się uda tą telewizję jakoś odpartyjnić, aczkolwiek będzie to proces bardzo trudny i żmudny. Mhm. Więc no więc cóż, tak musi być, jak jest, mhm. ale no, też mi się to nie podoba za bardzo. No, wolałabym, ale uważasz żeby... to za okres przejściowy? Taki? Mam nadzieję. No, mam nadzieję, no, na, na, na pewno jest teraz tak, że w ogóle wiesz, to jest, to są dwie, ym, dwie równoległe rzeczywistości. Jedna to jest ta, ta właśnie ta walka ym, polityczna. Która, jak rozumiem, musi wyglądać tak, jak wygląda, bo inaczej by się nie dało w ogóle nic zmienić. No, mielibyśmy taką sytuację, że władza ma y, y, działać w warunkach, w której telewizja publiczna krytykuje każdy jej ruch z tymi samymi paskami, które były za poprzedniej władzy. No tak. nie, no, nie jesteśmy po prostu w stanie tak funkcjonować mhm. przy takiej propagandzie. No. No, Także ta władza nie może sobie ani mhm. na to pozwolić, ani. No, tam to, co było, było nieakceptowalne. Umówmy się. Mam nadzieję, że każdy to w Polsce rozumie. No, Chyba jeszcze nie każdy, mam ale mam nadzieję, że nie ma powrotu ta, wiesz, do takiej ta. po prostu tępej propagandy, no jak, tak. jak, jak wyglądało to w TVP. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nawet mhm. jeżeli w przyszłości zmi ta zmiana znowu spowoduje, że TVP wróci w ręce PiSu, mhm. to zaczną ro robić tą e, swoją politykę medialną bardziej inteligentnie, już bardziej subtelnie. Mhm. Może będą mhm. mieli już wtedy te Telewizję Republika, gdzie mogą, będą mogli tak łopatologicznie przedstawiać tą rzeczywistość, jak, jak to robili mhm. w TVP, ale w TVP już tak. może będzie inaczej. Że bardzo bym chciała, chociaż może to jest tylko wołanie na puszczę. Że wtedy TVP, czyje by nie było, zachowa pewien no, status, pewien poziom, tak. pewien styl, pewną formę. To, co Przecież mówisz. Będzie szło że... w stronę tego BBC, o którym wszyscy mówią tak. i marzą, ale jakoś tak. nie wygląda, żeby w Polsce mogło się to ziścić. No więc właśnie, bo powiedziałeś, że to tempa propaganda. No właśnie... Propaganda kojarzy się, wiadomo, no, ale tak z, było. z kim i z i, kim. Nie i można, inaczej tego, nie no można tego inaczej nazwać. Nie można inaczej nazwać. Nawet jeżeli y, są tacy, którzy uważają, że TVN też jest propagandą, mhm. no to na Boga, no, naprawdę, nie przymierzajmy jednego do drugiego. Jasne, że TVN ma swoją agendę. Jasne, mhm. że tak, no, taka tak. jest prawda. No. No jest niebieską stacją i taką jest pozostanie. Stacją KAMAN, no dobra, nazywają się wolnymi mediami, mają swój światopogląd mhm. i swoją wizję polityczną. Tak, mhm, mają, ale nie robią tego tak, takimi metodami, jak cepem robiła TVP, więc no, do tego powrotu być nie może, więc e, rozumiem, że jest zmiana. Tak. No i co tu dużo powiedzieć. No. E, a, a, druga, a druga ta płaszczyzna, przepraszam, dokończę to są ci ludzie, którzy to tworzą, a tam naprawdę są fajni ludzie, no. są ludzie, którym zależy na dobrej e, jakości, mam nadzieję, chociaż też widziałam już program na temat CPK debata na temat Aha, Centralnego no. Portu Komunikacyjnego i no. tej budowy tak. wielkiej inwestycji. E, w której stacji? W, 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 w TVP Info. Info, no, 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 I niestety, no, nie wyglądało to dobrze, bo Aha. rzeczywiście zaburzono mocno te proporcje. Było czterech Właśnie. antagonistów, tylko jeden protagonista za Aha. budową. i Taki specjalista Maciej Wilki to było rzeczywiście... Dostał zdecydowanie za mało czasu, żeby przedstawić taki, argumenty. Taki błąd za. założycielski, co w... W, w, w zaproszeniu gości do tak. tego rodzaju e, dyskusji, e, no ale kibicujemy, prawda, tej kibicujemy. TVP, bo, no pewnie. bo potrzebujemy jej nie tylko jako miejsca pracy, nie w tym sensie, ale my, jako społeczeństwo, żeby to okno było właśnie czyste znaczy, i ja otwarte. Ja Andrzej, żeby tam naprawdę pojawiali się i ci, i ci, Ta, żeby, oczywiście. żeby gości ja było porówno, Ta. żeby czas antenowy był przyznany każdemu y -hmm. i żeby te paski były obiektywne, bez y -hmm. wydawania sądów. No. Tak jest, tak, tak powinno jest. być. Mhm. E, no dobrze. E, I ten e, e, Michał Adamczyk, e, jego sprawa o pobicie, e, wspominałaś. Ktoś się pytał ostatnio o to, widziałem, e, i zareagowałaś jednoznacznie no. e, i bardzo sugestywnie, bardzo twardo. No wiesz, no to jest straszna historia, no, i. E, nie znam go osobiście, nie znam tej sprawy aż tak dobrze, natomiast te doniesienia medialne, na których wszyscy bazujemy, są po prostu przerażające. No. Tak, to nawet nie doniesienia medialne czy prasowe, tylko sądowe wręcz, akta sądowe, wręcz, bo tak. Mateusz Baczyński, który jest tutaj naszym kolegą w redakcji, gońca, dziennikarz śledczy, bardzo poważnie traktujący swoją robotę, Całe szczęście, mówi, że oparł ten artykuł tylko i wyłącznie na aktach sądowych. Nie, nie dodawał nic od siebie, a zatem dowody były twarde. Yy, I co, co to powoduje, jak no, to powoduje powiedziałeś, to, że, że ta, tego, tego rodzaju wina nie ulega przedawnieniu. Nie ulega. To jest, to no. jest jednak działanie, które się ciągnie za człowiekiem. No mhm. i mówi tak wiele, że wiesz, nie wiem jaka musiałaby być. Yy, nie wiem, jakieś zaduszczynienie, czy też y, jakie kajanie się, żeby mm -hmm. po takim potraktowaniu y, kogokolwiek w życiu, móc y, zasiadać publicznie na wizji i, i y, 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 y oceniać rzeczywistość, mm -hmm. wydawać własne wyroki. Mm -hmm. Okej, okay, ja nie, nie mówię, że taka osoba nie może, nie wiem, funkcjonować publicznie, wiem tak nie funkcjonuje, ale jednak na mniej eksponowanych stanowiskach. I jeszcze dzisiaj, w tych, w tych czasach, no po prostu Wstyd, no, po prostu wstyd. Albo ciekawe, brak wstydu. No. Tak, to ciekawe, jak to się stało. No, no, jakie są mechanizmy? Te, te mechanizmy, kto, kiedy i, i dlaczego. Nie wiem, prawda? Bo, y to też jest ciekawe, prawda? No, no. Kto może poręczyć za taką osobę tak, i tak. kto spowodował, że taka osoba y może po prostu piastować takie funkcje i być tak, jest. Y tak bo, eksponowana. Tak właśnie. jest, bo mówimy o eksponowanym ważnym stanowisku dyrektora w agencji informacyjnej, w telewizji publicznej lub prezentera tak. wieczornych głównych wiadomości, a nie skazujemy go na banicję i, i, tak. i, i niebyt, tylko na, na, na to ważne, eksponowane stanowisko. Na, o, na szczęście nie nasze problemy. I jeszcze tylko jeden wątek. Mhm. Fenomen i popularność Szymona Hołowni mhm. w, jako marszałka Sejmu. Harry Potter polskiej polityki? Czarodziej? <laughs> Czy tylko chwilowy jakby wiesz, chwilowy lider. Nie, ja uważam, swe, słuchaj, zupełnie poważnie. Swoje stanowisko. Że uważam, że Szymon jest osobą, która, która może zrobić, zrobić dużo dobrego, naprawdę, ponieważ jest idealistą, jest człowiekiem, mhm. któremu zależy i zawsze taki był. I, I jego rozmaite wybory życiowe prowadziły go krętymi ścieżkami, ale tak naprawdę za każdym razem chodziło mu o to, żeby coś od siebie dać, na każdym odcinku, prawda, czy to jako dziennikarz TV no tak. Re, TVN Religia, no tak, pamiętam, tak. czy tak. też wcześniej jako publicysta, mm -hmm. wcześniej jeszcze być może jako niedoszły kleryk, no po prostu tak. był osobą i y, jest nadal, myślę, po prostu, któremu zależy na, na, dobru, szer na szerszym dobru. Mm -hmm. Naprawdę tak go odbieram. Mm -hmm. y, jasne, że potknął się ostatnio proceduralnie, ale no... Tak. Co, co zrobić? No w ogóle tak naprawdę y, polityka jest nefaszerowana, y, minami, mhm. więc y, nawet doświadczeni politycy popełniają błędy. I y, niestety tutaj y, ten błąd był prawdopodobnie nawet nie do uniknięcia. To było mhm. trudne. No. on się mhm. tłumaczy, że mhm. nie wiedział o tym wyroku, nie został poinformowany wystarczająco wcześniej, żeby wydać e, taki zakaz e, wiesz, e, pojawienia się na obradach e, mhm. Kamińskiemu i Wąsikowi, e, bo o tym mówimy, jak rozumiem. Ale generalnie. Ja bym, uważam, że styl Szymona naprawdę potrafi rozładować napięcia na tej sali sejmowej. Może rzeczywiście powinien bardziej się przejąć y, y, funkcją, czyli trochę y, powściągnąć te lejce, żeby, żeby trochę właśnie nadać mhm. taki. Że, że trochę mniej? trochę mniej. Aha, trochę mniej. Tak byś doradzała, tak, tak? Ale to takie moje skromne doradzanie. <śmianie> Ania Kalczeńska doradza marszałkowi gościowi, <śmianie> znaczy skromne doradzanie gościni rotacyjne, <śmianie> jak rozumiem, tutaj u Andrzeja Sołtysika w programie, więc proszę tego nie traktować jako jakiejś wyroczni. Ja tylko uważam jako obserwatorka, Aha. że gdybym miała doradzać coś, to tak wyobrażam sobie, że rzeczywiście żeby Uciąć te, te, te tak. związki z Byłym tak. Światem aha. tak mi w ogóle trochę przeszkadza to, że kolega, jeden czy drugi przypomina mu tamtą no, tak. przeszłość, bo to już było. I tak. koniec, można to przypomnieć przy jakiejś okazji, nie wiem, urodzin czy czegoś, ale generalnie <laughs> przypominanie mu teraz, różnych zdjęć z aha, przeszłości aha. i występów, trochę mu mm, odejmują powagi należy mm -hmm, mm -hmm. temu urzędowi. Jasne. No dobrze, ale zobacz, sama mówisz o nim per Szymon, a nie Perch pan Hołownia, pan marszałek. No bo znam osobiście, tylko no. też mnie. tak? Ale generalnie y, popełniła mi jeden tekst na swoim Instagramie na temat no, Szymona, no. jak gdyby recenzując jego, jego styl Aha. i tyle. I nie zamierzam się więcej na a, ten temat wypowiadać. Dobra, dobra. Koniec. To, to, dzisiaj a. mogę recenzować jego działanie jako marszałka, ale już dobra. nie będę y, opowiadać o tym co okay. mnie z nim łączy no bo tak. bez sensu. I co do niego czujesz, prawda jako znajoma? Tak. No jasne. Y, tak, natomiast y, ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo pozytywnie zaskoczył pomijając ten, ten błąd o którym, Otóż to. ale po, bardzo mnie zaskoczył, Świetnie że sobie radzi. No właśnie. Przede bo, wszystkim w ogóle bo miałem obawy jak się dowiedziałem, że on y, y, z racji wyborów i mm. wyników wyborów no obejmie to stanowisko marszałka. Miałem obawy. A potem się okazało, że ten właśnie hołownia, ten Szymon, ten były Prezenter i dziennikarz ma rację bytu tak. i ma wiedzę, a rzeczywiście pozostał cały, cały czas ideowcem. Tak. No? No. Ale wiesz, jeszcze, jak gdyby odchodząc od samej funkcji marszałka, Aha. to on w ogóle sobie świetnie radzi jako polityk. Naprawdę. No Kaman, tak, no, y no czy znaczy, kto z nas spodziewał się, że ta trzecia droga, którą będzie współtworzył y z jakim Kamyszem, mm -hmm. no, tak fantastycznie będzie performował, y performowała w wyborach, tak tak, osiągnie tak, taki tak, wynik. Tak. A z drugiej strony, jak ci znam, to uważasz, że Donald Tusk jest twardym i wyrafinowanym też graczem politycznym. Zapewne. Co to znaczy? No wiesz, że przez niejednego pieca chleb jadł, był tu i tam. I jest tym, kim jest. Więc może rozgrywać tych mniej doświadczonych o A, mi Absolutnie. No właśnie, właśnie. Absolutnie tak. Właśnie. Na pewno wie, co robi mhm. to na bank. No dobrze, życzymy powodzenia politykom, bo od ich powodzenia zależy trochę nasze. Powodzenie lub też chociażby poczucie e, bezpieczeństwa. Zależy bardzo sensie. dużo. Chociaż no ja mam właśnie. wrażenie, że niestety ta cała wojna na górze jest znowu oderwana od realnych problemów Polaków na dziś, tak. a niestety mocno podkopuje naszą sytuację w, w kontekście, międzynarodowym, w kontekście międzynarodowym. I to nie jest tylko moje zdanie. Wszyscy mhm. o tym mówią na ulicach i chciałabym, żeby to wreszcie dotarło wyżej, ale. Wtedy, jak tak mówimy, to, to, to dostajemy po głowie, że jesteśmy naiwni i że inaczej się nie da. Więc no zobaczymy, dokąd nas okay. ta wojenka na górze zaprowadzi znowu. No dobra. To nic optymistycznego na koniec, ale trudno. No. Jak to? Samet optymistyczny. A, dobrze, rzeczy. jest, jest optymist, tak? Ta tak? Ale nie, ta twoja recenzja polityczna. W tym no, semestrze naszy... powiedzmy. No dobra, mów, mów, mów. Drodzy koledzy, Drodzy? koleżanki, Drodzy? uczniowie, uczennice, i studenci, no? nie no, na pewno się spotkamy A. na jakimś większym ekranie i to będzie super. Ja się nie mogę doczekać. Przebieram nogami. Poza tym nasz krajobraz medialny, kwitnie, mhm. jest absolutnie. Niezwykle ożywiony, dużo się dzieje, więc y, obserwujemy różne transfery, przepływy, różne pojawiania się i premiery, więc kto wie, jak to będzie wyglądało. Hmm, co z nami, będzie, Tylko co z nami oglądać. będzie, co z nami będzie. Tylko co z nami będzie, co z nami będzie, jesteśmy słuchać. na zakręcie, co z nami będzie. Nie, nie <laughs> nie wiem. Jestem w sumie optymistką. No to dobrze. Z tego powodu, drodzy Państwo, także zaprosiliśmy Panią Annę Kalczyńską, albowiem po pierwsze jest znana, po drugie urocza, a po trzecie właśnie jest optymistką oraz ma co nieco do powiedzenia o tym świecie nas otaczającym. Anna Kalczyńska, bardzo dziękuję za spotkanie. Andrzeju, bardzo dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam Twoich widzów i powodzenia na tej drodze. Będzie, co <laughs> <Pinkne> będzie. Piękne studio. <laughs> dziękuję, Ania. Andrzej Sołtysik, zapraszam.